Witam serdecznie, drodzy widzowie, w podcaście Drzewo Rozkmin, odcinek numer 4. A dzisiaj moim gościem jest Łukasz Bosacki. Cześć, Łukasz. Siemanko. Siemanko. I pierwsze pytanie jest takie, Łukasz, jesteś sędzią MMA. I wyczytałem, że jesteś sędzią punktowym, klatkowym, czasowym. Może tak na początek dla widzów niezorientowanych w temacie MMA wytłumaczysz, jakie to są pojęcia. Punktowy, klatkowy, czasowy. Dobrze. No to jeśli chodzi o sędziego punktowego, to mamy klatkę, wiadomo, w klatce odbywa się walka. Nieraz jakieś tam jeszcze w starych czasach klatko ringi, ringi. Tak, dobrze mówię. No i teraz mamy trzech sędziów punktowych. Ci sędziowie punktują walkę. I punktują każdą rundę osobno, po każdej rundzie zbierane są karteczki i takich sędziów jest trzech, no to jest sędzia punktowy, tak pokrótce. Sędzia czasowy to jest ten, który pilnuje czasu, który rozpoczyna jakby tym gongiem walkę, daje ten odgłos na 10 sekund przed, później gongiem zakończa rundę. A sędzia klatkowy to w sumie tak w Polsce się tak przyjęło, bo zawsze się mówiło sędzia ringowy, bo często tam w KSW w starych czasach było w ringu, dużo gal było w ringu, się mówi o ringowy i później nawet jak wprowadzono klatki, to i tak się mówi o sędzia ringowy, a my nie wiem, czy to sędziowie wprowadzili, czy ktoś, zaczęliśmy tak mówić, sędzia klatkowy i w sumie to nie jest chyba takie głupie, nie? Także sędzia klatkowy to ten w klatce, on dba o bezpieczeństwo zawodników, rozpoczyna, kończy walkę i to by było chyba na tyle. Od czego w ogóle się zaczęła twoja przygoda z MMA, bo zaraz przejdziemy do drogi, jak zostałeś sędzią, bo to nie był jeden z najpopularniejszych zawodów w tamtych czasie, gdy zaczynałeś to robić, ale w ogóle skąd zajawka na MMA? No to jest gruba i długa historia. Jeśli chodzi o MMA, to może zacznę od samego początku, tylko muszę szybko ustalić swoje myśli. To tak, najpierw były... Dobra, zacznijmy od samego początku. Najpierw były różne sporty i kilka nawet trenowanych w klubach, czyli tam piłkę nożną w Mieszku Gniezno trenowałem, hokej na trawie w Stelli chyba Gniezno. Później jeszcze były jakieś takie amatorsko trenowane, typu nie wiem, koszykówka, tenis ziemny też trenowałem w klubie. I jeszcze w tenisa stołowego pamiętam na taką, chodziliśmy w kościele, były takie stoły do ping-ponga i tam graliśmy, to też nie był żaden klub, ale dużo trenowaliśmy tego. Także mocno sportowo i później takie coś było, że taki był czas, że to karate było takie popularne i poszedłem na karate. No i to jest historia w ogóle nie do podrobienia, bo na pierwszym treningu złamałem rękę. I to najlepsze, że nie w trakcie treningu, nie w czasie jakiejś techniki, tylko skończył się trening, były takie materace i tak jak chyba tam Bruce Lee robił takie kopnięcie z wyskoku, że lecisz, tam uderzasz, jedna noga podkoczona, druga prosta. No to nie wiem, jakaś taka głupota dziecięca, zrobiliśmy to, jeden zrobił, drugi zrobił, ja zrobiłem i spadłem na rękę, na nadgarstek, złamałem nadgarstek. I także na pierwszym treningu skończyłem swoją karierę w karate. Później było taekwondo. Taekwondo już trenowałem pół roku, także dużo kopnięć, bardzo, bardzo mało ciosów, słabe ciosy i tak dalej, ale bardzo dużo kopnięć. I po pół roku sekcja się rozwiązała, już tego nie było. I później pamiętam, że byłem dużym fanem K1, ale nie jako tam, żeby trenować, tylko po prostu leciało to w Eurosporcie. To były czasy Boba Sapa, Ernesto Hosta i tak dalej. To był 2000 rok, 2002, 2003 i tak dalej. No tak do 4, 5 mniej więcej. Tak, i tam na K1 było coś takiego jak K1 Heroes. Tak. K1 Heroes to było MMA, tylko że w ringu. No i tam była jakaś walka, że jeden drugiego tam obalił i leży w tej gardzie, zamknięte nogi i mówię, co to jest w ogóle, nie? Jakieś takie dziwne, nie? O co tutaj chodzi? No i tak jakoś się wkręciłem w to MMA, później Pride'em się zacząłem interesować. Oglądałem, to też fajna historia, na żywo mi się udało walkę Pawła na stuli w polskiej telewizji. Chyba to nie wiem, czy to było... Już myślałem, że tam byłeś na miejscu. Nie, to nie wiem, rozpisałem. Ale wiesz, no jakby to jest dla mnie super historia, że to zrobiłem, że to widziałem i dla mnie to było mega brutalne, mega brzydkie i w ogóle. No i dalej zgłębiłem, jakby no chciałem zrozumieć, o co w tym chodzi, skąd to się w ogóle wzięło, czemu ten sport tak wygląda, jak wygląda. Zacząłem się tym interesować, sprawdzać i tak dalej. No i doszedłem w końcu do tego, że doszedłem do tych pierwszych UFC i zacząłem rozumieć, o co chodzi, że tu był taki kontra taki, sport karate kontra zapasy, tu jiu-jitsu kontra coś tam.
No i te składowe sobie zobaczyłem, nie? To karate już byłem zniesmaczony, no bo za małem rękę, to mówię, to nie idę na karate, no bo no nie, już nie. Później był boks, to u nas była Stella Gniezno, ale nie wiem czemu tam nie poszedłem, ale nie poszedłem. Były zapasy, to też od razu mi powiedzieli, no nie, no to my dzieci przyjmujemy, a nie takich starych dziadów, nie? Bo tam miałem chyba 16 lat, albo 17 chciałem zacząć. No i jeszcze było jiu-jitsu w Gnieźnie, brazylijskie jiu-jitsu, taki znany klub Walka Gniezno. No i odezwałem się do trenera, że tutaj chciałbym trenować brazylijskie jiu-jitsu. On powiedział, kurczę, szkoda, że dopiero się teraz odzywasz, bo 3 miesiące temu zaczęła się grupa. A ja mówię, no okej, no ale ja przyjdę. On nie, że to się zaczęła grupa, to nie bardzo, ale słuchaj, jak załatwisz ekipę 10 osób, to zrobimy, nie? No i załatwiłem. I od tej pory, od 2006 roku, jak się nie mylę, tak, 2006 roku zacząłem trenować brazylijskie jiu-jitsu i doszedłem w tym brazylijskim jiu-jitsu do brązowego pasa. No później, wiadomo, przyszedłem w MMA, swój klub i tak dalej, to tam dalsza historia, ale tak właśnie się zaczęło to wszystko z tym MMA i robiłem różne funkcje w MMA. Najpierw, wiadomo, tylko byłem fanem, później MMA Rocks, byłem tym dziennikarzem takim związanym z polskim MMA, także mocno się na tym skupiałem. Jakaś tam menadżerka po drodze była, jako trener. No i robiłem wszystko, nawet zorganizowałem galę Memoriał Pawła Kamińskiego w Gnieźnie, taka charytatywna gala. Także wszystko zrobiłem, ale nigdy nie byłem sędzią. I sobie mówię, a kurczę, może by spróbować. No i spróbowałem. No i jestem tutaj. No właśnie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, w tamtych czasach to był raczej taki nieperspektywiczny zawód i mało kto pewnie, jak powiedział, że się tym zajmiesz, to wziął to na poważnie. No, to tak samo jak ja zakładałem portal i mówię, że będę dziennikarzem, ma każdy słuchaj, ale z tego nie wyżyjesz. Nie? To znaczy różnica była taka, że w tamtych czasach w ogóle nie patrzyłem na jakieś finanse, na pieniądze, na cokolwiek takiego. Ja patrzyłem, nie wiem, jeżeli jako dziennikarz byłem w stanie jechać, wsiąść w pociąg w Gnieźnie i dojechać do Bytomia za swoje pieniądze, zrobić z tego reportaż, z tej gali, wyniki na żywo i tak dalej i wrócić, i nikt mi nic nie zwrócił. Ja byłem szczęśliwy, że organizator daje mi przepustkę, że sobie wejdę na tę galę. Ja chciałem bilet kupować. Także wiesz, to były takie czasy, nie? Także jakby tu nie chodziło w ogóle o pieniądze i z tym sędziowaniem to mówię, to takie było, kurczę, robiłem już wszystko w tym sporcie, spróbowałem wszystko, bo jeszcze walczyłem. No, tam dwie walki amatorskie miałem. Jedną wygrałem, drugą przegrałem. Także trener, zawodnik, organizator, menadżer, dziennikarz, no to już jest prawie wszystko. I tego sędziego mi zabrakło. Mówię, a spróbuję sobie, nie? No i pierwsza takie zawody, na których byłem, to jakby na początku, jak wpadłem na ten pomysł, to nie wiedziałem za bardzo, co zrobić, gdzie się odezwać, do kogo. I odezwałem się, taka była jakaś liga darmowa dla zawodników, nazywała się Spartan OR. Tak, pamiętam. Tam się odezwałem do nich i to organizował... Kurczę, już teraz nie pamiętam, ale to był dawny trener, menadżer Marcina Różarskiego. I tylko nie pamiętam nazwiska, także nie będę tutaj przekręcał, ale to jest do sprawdzenia. No i odezwałem się i oni powiedzieli, tak, jak najbardziej, możesz sobie spróbować i tak dalej. No i zrobiłem około chyba 40 walk wtedy amatorskich jako sędzia. W ogóle nigdy wcześniej nie robiłem nic. Jakiś kurs miałeś? Nie, bo wtedy nie było nic, tak? Także po prostu wszedłem na żywioł, tak? Wchodzę do ringu, gotowy, walka i tyle, nie? I jakby i najlepsze było to, że po tych 400 walkach było czuć od tych ludzi, że oni mówią, kurczę, no, dobre to jest, nie? Naprawdę jesteśmy zadowoleni, to może byś przyjechał jeszcze raz i tak dalej. No i ja, żeby w ogóle zacząć sędziować, to ja się bardzo mocno przygotowywałem. Włączałem sobie filmy z UFC i zamiast patrzeć na walkę, patrzyłem na sędziego. I patrzyłem na jego odruchy, co on robi, jak się ustawia, kiedy robi czas, kiedy robi stop, kiedy tam tą szczękę wkłada i tak dalej, jak zwraca uwagi. Wiadomo, że w porównaniu to było 10 lat temu od dzisiaj, od teraz. W porównaniu do tego poziomu, co jest teraz, no to jest przepaść, tak? Ale no, to były takie początki. I później druga taka też była liga, ona była w Czechach. Miałem bardzo dużo dobrych kontaktów w Czechach. I też odezwałem się do nich, mówię, słuchajcie, ja to sobie opłacę do jazdy, wszystko, tam było jakieś 400 km w stronę, może więcej. Jedynie co tam organizator mi trochę pomógł, to chyba nawet u siebie mnie zakwaterował, tam w domu czy coś takiego, to były takie inne czasy trochę, nie? I, no i też pojechałem, też około 400 walk zrobiłem, też kilka takich, bo on był bardziej doświadczonym sędzią, też kilka takich ciekawych rzeczy mi przekazał, coś mnie nauczył. No i to były pierwsze takie charytatywne, powiedzmy, imprezki.
No i trzecia to już była z grubej rury, bo wpadło mi pro FC w Kaliningradzie. No to już było przeżycie, nie? To już było naprawdę, czyli miałem doświadczenie 80 mniej więcej walk amatorskich. No i ten Kaliningrad, wiadomo, ja jakby z tą rosyjską sceną MMA byłem dosyć mocno związany przez to, że byłem tym menadżerem, tak, w M1, że miałem kontakty, także też mi było łatwiej. No i to pro FC to była taka bardzo poważna gala, jak na tamten czas, no bo trzecia twoja w życiu, a już jest pro FC, a pro FC w tamtym czasie, może teraz to jest mała gala, ale wtedy to była na wschód, to była naprawdę duża gala, nie? Bardzo duża gala. A jak wyglądało podpisanie kontraktu z UFC? Z UFC to nawet jakby ciężko to nazwać jakimś kontraktem, tak? Bo to jest bardziej takie zlecenie. Czyli jest jakaś gala, jesteś tutaj spytany o to, czy masz czas i wtedy po prostu sędziujesz. Ale jeśli chodzi o UFC, to pamiętam, że jak ja zacząłem w 2012 sędziować, to pamiętasz, kiedy była pierwsza gala w Krakowie? 2015? Oj, nie pamiętam, ale na pewno to było wcześniej niż 2015. Niż 2016. To 2015 rok, czyli to było po 3 latach jak mojego sędziowania. To było bardzo szybko i to było tak, że kiedy dowiedziałem się, że jest gala w Polsce, to jakby ruszyłem jakieś swoje kontakty i no po prostu odezwałem się do nich, tak? Słuchajcie, jestem tutaj sędzią z Polski, mam takie i takie doświadczenie, wysłałem im całe CV. I tam bardzo ważnym punktem było to M1 Global, bo według mnie to mi otworzyło totalnie furtkę, bo oni wiedzieli, jaki tam jest poziom i pewnie też tak mi się wydaje, że oni oglądali te walki, które ja sędziowałem, bo wiele razy się dziwiłem, że mieli taką u mnie wiedzę o tym i o tym, także mi się wydaje, że mocno mnie sprawdzili. No i dostałem zielone światło i w momencie, kiedy dostałem takiego, powiedzmy, maila zwrotnego i jakby było imię, nazwisko tego człowieka, małpka i było ufc.com, to tak się zastanawiałem, kurczę, pokazałem żonie i mówię, słuchaj, ktoś sobie ze mnie jaja robi, nie? I odezwałem się tutaj do Pawła Kowalika, bo wiedziałem, że on już współpracuje z UFC i się pytam, mówię, słuchaj, Paweł, ten człowiek istnieje czy nie? Taki jest człowiek? On tak, istnieje, to jest normalny, realny człowiek. A, okej, dziękuję. I wtedy wiedziałem, okej, czyli jest UFC w Krakowie. I to też jakby też jest taka historia, też pewnie o tym wiesz, nie wiem, czy fani mogą nie wiedzieć, szczególnie ci tacy młodzi, ale była taka historia, że to była niespodzianka. Ja nigdzie się, powiedzmy tak kolokwialnie, nie wysprzęgliłem z tej informacji. Dopiero jak wszedłem do klatki i było mi widać i było, wiesz, że referee of the fight Lukas Bosacki, tak, czy tam Łukasz Bosacki, to wtedy cały tutaj nasz świat MMA polski dopiero się dowiedział o tym. Bo tylko wiedziała moja żona, moja mama i teściowie chyba wiedzieli o tym, że tam jadę. Nikt więcej. I nawet jak jechałem na galę, też wziąłem jedną osobę, bo wiedziałem, że ma bilet, to musiałem ściemniać, że wiesz, słuchaj, ja tu jadę, mam jakiś bilet VIP-owski, tak, gdzieś tu będę blisko klatki siedział, spotkamy się na gali, bo mam inny hotel i tak dalej, nie? Tutaj pozdrawiam Damiana Różewskiego, on będzie wiedział, o co chodzi, nie? Także fajne czasy i takie jakby wiem na ten moment, że to było bardzo wcześnie, bo jednak 3 lata sędziowania i już wskakujesz na taką imprezę, to było bardzo wcześnie, ale cieszę się, że to się wydarzyło, bo naprawdę dało mi to ogromne doświadczenie. Wiesz, ja na przykład korzystam z Sherdoga od lat, a nigdy nie wiedziałem, że mają tam profile również sędziowie. Dowiedziałem się o tym wczoraj przy okazji, jak sprawdzałem sobie twoje statystyki. I według Sherdoga masz 372 walki. Podejrzewam, że ich jest dużo więcej realnie. 116 KO, 108 poddań, 137 decyzji, 3 remisy, 1 no contest i 2 dyskwalifikacje. Ile tych walk jest realnie? To jest bardzo dobre pytanie. Ale myślę, jeżeli to jest 10 lat, 50, w dobrych czasach to było 50 gal w roku, 40, 50 gal w roku, no razy 3, no z 1000 walk jest na 100%. I właśnie nie wiem za bardzo, jak to działa, bo te profile są bardzo krótko, one są od, nie wiem czy nie od tego roku dopiero, także mogłeś też jakby tego nie złapać, też przypadkowo to zauważyłem. Ale to jest jakoś tak, że ja nie wiem, czy oni tego nie dodają, po prostu tak powiedzmy step by step, czyli zaczynają od tych najnowszych lat i dokładają kolejne lata. Aha. I wydaje mi się, że zanim oni dojdą do tych 2012, to trochę czasu minie
i wtedy mi dopiszą te walki, nie? Bo to na pewno, bo jakieś liczyłem sobie, to pamiętam, usiadłem, wziąłem kartkę, długopis, bo kiedyś dawno temu to było tak, że sobie było tygal mało, tak? W pierwszym roku miałem 12, w drugim roku miałem 13, wcześniej 20 i tak dalej, i to rosło. Ale w pewnym momencie to się zrobiło 48 na przykład w roku, gdzie wiesz, ile z weekendów, nie? I nagle, kurczę, to była sobota, nawet raz miałem piątek, sobota, niedziela, gale. Że dzień po dniu i w trzech różnych krajach chyba miałem. Że miałem Polska, Czechy i Niemcy. Także to później się tych walk się robiło pełno, ale nie zawsze też organizator nas wpisywał, dane sędziego, dlatego może tego brakować, nie? Ale myślę, że 1000 może być. Tak mi się wydaje. No nie wiem, jakby przestałem to liczyć w pewnym momencie, a szkoda, bo jakbym sobie tą rozpiskę robił przez cały czas, przez te 10 lat, to też fajna pamiątka, nie? Żebym mógł sobie to policzyć dokładnie. No tak teraz jak patrzyłem, tak średnio jedną, dwie gale w miesiącu ci wychodzi mniej więcej. Według Sherdoga oczywiście, tam może nie jest wszystko wpisywane. To znaczy to jest tak, to jak to mówią prawnicy, to zależy, tak? To wszystko zależy. Zależy na jaki rok spojrzeć, bo w tych takich naprawdę, bo wiadomo, teraz ostatnimi czasy możemy to nazwać, że są trochę chude lata, a w tych tłustych latach, no tam były dwie gale na tydzień tak naprawdę. Nieraz miałem 6 gal w miesiącu, tak? Nieraz miałem 4, nieraz miałem 3. Teraz tak wychodzi mniej więcej 2-3 gale, nieraz 4. Wiem, że czerwiec będzie, będzie z 5 gal w czerwcu. Także, bo jest takie nagromadzenie, jestem w szoku, co się wydarzyło. No ale pewnie związane to z sytuacją tutaj światową, tak? I w sensie chodzi mi z wirusową sytuacją. Że pewnie wszyscy myśleli, że jak będzie ciepły miesiąc, no to te obostrzenia będą mniejsze i pewnie dlatego wszyscy organizują w czerwcu, nie? Także, no tak mniej więcej wychodzi, no. Ile walk mistrzowskich sędziowałeś? To jest dobre pytanie. To już przynajmniej mógłbyś sobie zapisywać. Kiedyś to policzyłem. Wiem, że na podcaście jest odpowiedź, bo było takie pytanie konkursowe u nas. Na Luz Meeting MMA podcast mieliśmy taki konkurs. I ja nie pamiętam, ale dużo, no nie wiem, z 30, może więcej, ale no brakuje jeszcze tej mistrzowskiej BFC, nie? Czy jako sędzia zdarzało ci się, że dostawałeś jakieś pogróżki od fanów, na przykład kibiców? No bo czasami sędzia ma wpływ na wynik walki, no. No tak, no ma wpływ. No. Może ją zakończyć w każdym momencie tak naprawdę. Oczywiście, że tak. No wiesz co? Największe to było po walce, znaczy największe, inaczej, rozgraniczmy tutaj polski rynek i światowy rynek, tak, no to jeśli chodzi o Polskę, no to dostałem jakąś tam brzydką wiadomość po Popek kontra Pudzian, że ktoś nie był zadowolony, bo myślał, że wiesz, jak masz tak ręce i dostajesz to się bronisz. Ciosy, to się broni, że jest wszystko elegancko, nie, także tak, tam coś dostałem, a jeśli chodzi o światowe, to tak, fani z Brazylii, tyle. I z Kazachstanu bardzo dużo. Tak. Szczególnie na Instagramie, bo oni tam są bardzo mocno. No i też, no tak, i to by było na tyle, tak. Jeśli chodzi o inne nacje, to raczej cisza, nie? Ale nieraz to miałem no, bardzo dużo. I to pod zdjęciem pisali różne dziwne rzeczy i tak dalej. Ale no okej, okay, no. Jakby ja tam nie mam nikomu za złe, wiadomo, to są emocje. Trochę bez sensu to pisać, bo po co, nie? Lepiej się spotkać, porozmawiać, no ale wiadomo, my się nigdy nie spotkamy, nie? Dlatego no, muszą to napisać, a problem też jest taki, że jakby ja jestem osobą, która potrafi się przyznać do błędu, potrafi przyjąć na klatę swój błąd i tak dalej, nie mam z tym problemu, a problem jest wtedy, kiedy ja wiem, że tam nie ma błędu, a osoby przez nieznajomość zasad i tak dalej, reguł, przez takie jakby za wszelką cenę oni kibicują temu zawodnikowi i nawet jak on coś złego zrobi, to oni tego nie widzą, a kiedy rywal zrobi coś złego, to widzą dwa razy mocniej. I jakby to jest takie niesprawiedliwe, nie? Że wtedy ja jestem źle oceniany i to jeszcze osoba mnie ocenia, która nie powinna mnie oceniać, bo jest stroną w tym jakby sporze, tak? No ale tak jest, taki jest zawód sędziego, trzeba jakby z tym się liczyć, tak? Mam też kilka tutaj, będę przeplatał kilka pytań od widzów. Już jakby taka mała rozgrzewka przed Trybuną Ludu. Najbardziej prestiżowa walka, którą sędziowałeś? No to odpowiedź jest bardzo prosta, jasna, szybka i klarowna. Walka Korean Zombie kontra Ortega. UFC Fight Island, walka wieczoru. No to jest... Nie da się tego przebić w tej chwili, niczym. W tej chwili? No w tej chwili.
Także miejmy nadzieję, że kiedyś się to uda przebić. Kolejne pytanie od widza jest: wymarzona walka lub zawodnik do sędziowania? Jeśli chodzi o zawodników, to ja czegoś takiego nie mam. Wiadomo, że jak dostanę rozpiskę, tak? Tak wczoraj dostałem na KSW i to powiedzmy od razu też o tym. Bo też jedna osoba wczoraj mnie o to zapytała, czy wolałbym tą rozpiskę dostać na tydzień przed galą, czy wolałbym tą rozpiskę dostać w dzień gali. Mówię, nie, wolę ją dostać jak najpóźniej. Bo jeżeli dostałbym to na tydzień przed galą, to bym przez ten cały tydzień myślał o tych zawodnikach. I to też nie jest dobre, bo za bardzo bym rozkminiał i tak dalej. A tutaj dostaję na godzinę przed galą, hop, robisz to, to i to i jest dobrze, nie? Także zakręciłem się teraz i zapomniałem jakiego pytania. Wymarzona walka lub zawodnik do sędziowania. Dobra, to nie mam czegoś takiego. Nieraz mam tak, że jak dostanę rozpiskę, to się cieszę. Aha, dobra, fajnie, że mam tą walkę, nie? I tak wczoraj miałem walce wieczoru, bo widziałem, że to będzie ogień, że to będzie super walka. Także coś takiego, a wymarzonego zawodnika nie mam, bo jakby ja nie patrzę inaczej. No wiadomo, jestem fanem, tak, tego sportu, ale nie jestem fanem zawodników, bo nie mogę być, bo muszę to rozgraniczać, tak? Także jeżeli widzę super walkę, to jestem fanem poziomu sportowego i tak dalej, ale ja nie mogę być fanem, nie wiem, osoby X czy Y. Po prostu jestem fanem tego poziomu i to mi się podoba. Także nie mam czegoś takiego. Ja lubię ten najwyższy poziom sportowy, światowy i ja dążę do tego, żeby sędziować takie walki. Jakie są różnice w podejściu organizacji do sędziów? Czy kiedyś organizacja sugerowała ci faworyzowanie jednego z zawodników? Nie. Nie było nigdy takiej sytuacji. Pamiętam tylko, że może kiedyś było coś takiego, że jakby ci organizatorzy coś, nie wiem, ale to było dawno temu, to nawet ja mówię o latach, nie wiem, 7, 8, 9 lat temu, że coś tak, wiesz, pół żartem, pół serio, coś tam gadali, ja powiedziałem, słuchajcie, my się odcinamy, nie ma to żadnego wpływu, co ty mi teraz powiesz, tak? Mnie to nie obchodzi, że kto jest stąd czy stamtąd, to jest zawodnik A, to jest zawodnik B, czerwony, niebieski i to mnie tylko obchodzi. I nie ma żadnych, wiesz, plusów za to, że ktoś jest od kogoś, tak? Ale wiele razy też miałem takie brzydkie w ogóle jakby zarzuty od jakichś trenerów czy tam coś, że no, bo w tamtego narożniku był ten menadżer i on ci coś powiedział i dlatego zrobiłeś tak, jak zrobiłeś, nie? A ja mówię, chłopie, ja miałem w narożniku George'a Sampiera. Wiesz, o co chodzi? Ten człowiek w ogóle nie robi na mnie żadnego wrażenia, nie? To jest jakby... Nie wiem, nieraz ktoś wymyśla sobie jakąś bajkę i w nią wierzy, nie? Tylko, że szkoda, że tylko on w nią wierzy. I jakby to jest słabe, bo to jest... Ja nie lubię takiej niesprawiedliwości, nie? Jeżeli coś zrobiłem źle, okej. Okay. Popełniłem błąd, przyznaję się, przepraszam i tak dalej, tak? Ale jeżeli jest wszystko okej, okay, a ktoś wymyśla jakąś historyjkę, co jest tego internet, jest tego pełen, no to no słabe to jest, nie? Mam tu jeszcze pytanie od widza. Jakie warunki, predyspozycje, doświadczenie trzeba spełnić, żeby w ogóle wziąć udział w szkoleniu na sędziego MMA? To znaczy, jeśli chodzi o szkolenie, no to tak naprawdę można wejść z ulicy, tak? No bo o to chodzi w szkolenie, żeby się czegoś nauczyć, ale według mnie osoba, która myśli o tym poważnie, powinna najpierw zrobić tak jak ja, tak? Usiąść, pooglądać trochę walk, zrozumieć, czemu to wygląda tak, a nie tak. I wtedy jak już pojedzie na takie szkolenie, to już jest tej osobie łatwiej. Po prostu wie, że to jest związane z tym, a to z tamtym i tak dalej, nie? Tylko, że jest też taki problem, o którym, nie wiem, my, czym o tym mówiliśmy, możliwe, że nie, ale no, to będzie brutalne, ale nie każdy się nadaje, tak? Są takie osoby, co mogą, nie wiem, mogą perfekcyjnie znać zasady. Mogą wszystko robić, wiesz, tak jak niby miałoby być dobrze, ale nie mają tego oka, nie mają tych odruchów, nie mają tej charyzmy. Nie mają, nie wiem, takiego, powiedzmy, takiego ostatniego słowa, że jego słowo jest najważniejsze w tym momencie, tak? Mówię teraz o sędzim, który sędziuje w klatce, albo na punktach. On tego po prostu nie czuje, tak? I to od razu to widzisz, to jest tak z zawodnikami. Wiesz, że często jest tak, że wchodzisz na salę i widzisz, okej, talent ruchowy, coś z tego będzie. Później patrzysz na tego, niestety. I to jest wszędzie, nie? I to jest brutalne, ale trzeba to powiedzieć, że tak po prostu jest. No, nie każdy się do tego będzie nadawał i predyspozycje też muszą być do tego.
Zdarzyło ci się kiedyś taki duży błąd, który kosztował na przykład zawodnika trochę zdrowia, czy... Jasne, to wiele razy się zdarzyło, tak? To jest ciężkie dla mnie, bo ja ogólnie podchodzę bardzo poważnie do tego. Nie podchodzę tak, że dobra, idę do roboty, odbębniam nią i sobie wychodzę, tak? No nie. Jakby dla mnie to, że ktoś straci zdrowie, to ja muszę z tym później żyć. I muszę jakby wiedzieć, że to stracił przeze mnie to zdrowie. No i no jakby te powiedzmy 5 lat temu miałem tak, że bardzo mocno przeżywałem, bardzo. Że aż wiesz, oglądałem te wideo, rozkminiałem i tak się powiedzmy takie miałem zdanie, że się biczowałem aż sam, nie? Że mówię, kurczę, jak ty to mogłeś zrobić, nie? I no ale to niestety to się wydarzyło, to się będzie wydarzać. Ja jestem człowiekiem i jestem, no niestety popełnię kiedyś błąd. I to będzie, nie? I po prostu to jest najgorzej żyć z taką świadomością. Jakby tak jak było wczoraj, wiesz, że wyszła ci gala, tak? Jest wszystko elegancko, ale z tyłu głowy masz to, no że przyjdzie ten moment, nie? Że to się wydarzy. Że będziesz spóźniony o jeden cios, tak? Na przykład Gracjan Szedziński walczył z Irlandii. Nie umiem Redmond? Spóźnić. Tak. Paul Redmond. To ja tam byłem spóźniony, tak? I to, że byłem spóźniony, jakby ja tego nie wiem, może tak było, może nie, ale no to później on był w szpitalu, jakąś miał operację i tak dalej. Teraz możliwe, że to przeze mnie, tak, się wydarzyło. No jakby ta walka mi bardzo mocno też zapadła w pamięć. Też zostałem jakby za to, no za to, no nie wiem, czy to zhejtowany, to może nie, ale jakby zostało mi to wytknięte, ten błąd i w sumie słusznie. Ale tam, mówię, to jest, wystarczy, że ja później rozkminiłem mocno tą walkę, oglądałem to wideo wiele razy. Ja zauważyłem, w momencie, kiedy on dostał cios i padł, ja zrobiłem krok w tył. I to było o ten jeden kroczek w tył zbyt daleko. I to wystarczyło, żeby być o 3 ciosy zbyt późno. Bo to jest tak wszystko się, że pójdzie, nie? Ale mówię, to ja to wiem, sędziowie to wiedzą, inni, którzy byli w klatce, a osoby, które to oglądają, im się wydaje, że to jest takie łatwe i w ogóle, że tu sobie wejdziesz, tu sobie zrobisz to czy tamto i że zawsze muszę być, wiesz, jakby nieomylny, no, ale niestety, no, każdy jest omylny, tak? I każdy kiedyś się pomyli. I tyle. No, siedzi w głowie, no. Mocno siedzi. A nie jest tak, że teraz na przykład możesz przedwcześnie przerwać walki? Nie, jeżeli ktoś oglądał wczorajszy KSW, no to chyba wie, że tak nie jest, tak? Że... Też, bo to jest pytanie, które samo się nasuwa po tym, no raz wejdziesz za późno, kurczę, możesz mieć zawsze ochotę zinterwenować troszeczkę za wcześnie. No teraz też mi się przypomniała taka jeszcze jedna sytuacja dosyć fajna tutaj do analizy, że jeden zawodnik drugiego dominował, to była chyba na wschodzie, jeden zawodnik drugiego dominował w stójce, obalił go, trzymał go w żółwiu i go cały czas bił. I te wszystkie ciosy były totalnie w głowę, tak? I tam było z 10 może ciosów bez odpowiedzi. No i po 10 poszła w mojej głowie informacja, przerywamy, tak? Ja wchodzę do przerwania, a ten zawodnik, który był w gorszej pozycji, zrobił takiego sweepa i skończył z góry. Ale ja już zdążyłem przerwać. I to jest najgorsze. I jakby ta sytuacja nie wpłynęła później na kolejną walkę, tak? Na kolejne walki. Także my mamy tak, że jeżeli nawet coś się złego wydarzy, popełnisz błąd i tak dalej, jesteś tego świadomy, bo nieraz wiadomo, popełnisz błąd, ale nie jesteś tego świadomy. Ale jak jesteś tego świadomy, to musisz tak psychicznie zadziałać w swoim mózgu, że wyrzucasz to z głowy, nie myślisz o tym już i kolejna walka to jest kolejna kartka w zeszycie, czysta i nie możesz w ogóle już, przestajesz myśleć o tym. Totalnie. I no i tak się staramy działać. No wiadomo, no pewnie kiedyś to było ciężko tak zrobić i bywały takie sytuacje, że raz przerwałeś za wcześnie, to później przerwałeś za późno. No ale to jest znowu ryzyko, tak? Zawodowe. I to się będzie wydarzać, no. Niestety. Ale też widzę taką tendencję, że od, no tak jak na przykład wczoraj, to wydaje mi się, że w tych dwóch walkach, Kazieczko i Sebastiana, to jakby te walki odbyły się tak 7 lat temu, może 6, to może bym przerwał wcześniej. A teraz tym doświadczeniem, które mam, wiedziałem, że jakby to nie jest do przerwania i dobrze, że to się nie przerwało. Bo kolejne rundy też pokazywały, że aha, dobra, dobrze, że to trwa dalej. Ty jako sędzia pamiętasz dobrze walki, które sędziujesz?
Znowu, to zależy. To zależy, czy to jest taka walka bez historii, że tam jest po prostu, nie wiem, dwa ciosy, jest knockout, czy po prostu jakaś taka nudna walka, czy to jest taka walka, która zapada w pamięć, tak? No, na pewno walkę Chrobaka z Polityłą będę pamiętał na długo, tak? Także to wszystko zależy od przebiegu. Też nieraz zależy od tego, wiadomo, jaka to była gala, czy to była mała gala, czy duża. Raczej bardziej pamiętam te walki na dużych galach, mniej na tych małych. Ale paradoksalnie nieraz na tych małych galach są takie walki, że tam się bardziej zapocisz, zmęczysz, bo oni dużo falują, nie? Także na tych dużych galach nieraz jest taka robota bardzo fajna, że tylko gotowy, walka, stop, nie ma żadnych fauli. A na tych małych nieraz jest dużo więcej pracy. Także no, raczej z tych dużych gal kojarzę te walki. I pamiętam takie przebłyski nieraz mam, że a, tu się wydarzyło to, tu tamto i tak dalej. Nie? Mam też ciekawe pytanie od widza. Co jest najbardziej irytującego w zachowaniu zawodników podczas walki? Kurczę, to nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. No, w sumie to ja tak nie mam, że mnie coś irytuje, tak? Dyskusja z sędzią na przykład? A, dobra, już wiem. O, dobra, to jest to. Jak zawodnik na przykład, ale to też było kiedyś, teraz już to jest coraz mniej. Jest zawodnik, który ma dobrą stójkę, ma słabe zapasy i słaby parter. I rywal go obala, a ten zawodnik łapie go z całej siły, go trzyma i patrzy na ciebie takim błagalnym wzrokiem, żebyś to podniósł. A ja jestem ogólnie zwolennikiem niepodnoszenia walk, bo według mnie, jeżeli ty jesteś zawodnikiem, to ty powinieneś umieć stawać sam. Czemu ja mam dać ci handicap i cię podnieść, nie? Tak z drugiej strony. I często tak było, że tu też właśnie, tam nie chcę mówić nazwisk, tak? Ale nawet w KSU miałem taką sytuację, że jeden zawodnik leży na dole, tam coś tam, wiadomo, dostaje w głowę i tak dalej i mówi coś do mnie, tu się nic nie dzieje, podnieś. A ja mówię, walcz. I wiesz, jakby według mnie, w ogóle to też jest ciekawa historia. Nie ma tego w zasadach podnoszenia do stójki. Czy to jest wasza własna interpretacja danej sytuacji, tak? Dlatego to jest taka niepisana zasada. I według mnie, jeżeli tego nie ma w zasadach, to czemu ja mam to robić, nie? Z drugiej strony. Także ja wolę trzy razy powiedzieć action, czy tam pracuj, i niech oni to rozwiążą sami między sobą, niż ich zrywać i tak dalej. No wiadomo, jak się totalnie nic nie dzieje, no to wiadomo, nie? Ale nawet miałem sytuację, bo często są pytania, czy z dosiadu się podnosi. Miałem taką sytuację, że musiałem podnieść z dosiadu. Miałem dwóch takich zmęczonych w wadze ciężkiej, była druga, bo trzecia runda. No i jeden leżał na tym dosiadzie i nie robił nic. I ten na dole też nie robił nic. I leżeli tak, wiesz, takie zwłoki, tak, jeden na drugi. Mówię, no dobra, trudno, stop, góra. No i później to samo. Cios, obalenie, dosiad i leży na nim. To trzy razy chyba podniosłem z dosiadu. To rzeczywiście rzadko się zdarza. Ale to się może wydarzyć, to jest najlepsze w tym, nie? Że to się może wydarzyć. Ale mówię, zwolennikiem nie jestem podnoszenia. Ani przerywania, ani takich interwencji, nie? Wolę, żeby oni to między sobą, jeżeli to jest zgodne z zasadami, wolę niech oni to załatwią między sobą, a nie, że ja wolę być niewidoczny. O, w taki sposób, nie? A nie, no wiadomo, ja tak w miarę blisko stoję walki, także jestem widoczny, ale chodzi mi dla zawodników, że oni niech między sobą rozwiązują tą walkę sportową. Ile zarabia sędzia MMA? Ojejku, miliony. wiesz co, zależy od szczebla, tak? Jeśli chodzi o takie najniższy szczebel, no to tak rozmawialiśmy, no jeździło się za darmo, tak? Słyszałem o sędziach, którzy jeździli za obiad, to było dawno temu, później jakieś drobne stówka, dwie stówki, trzy stówki i tak dalej, no i później to wszystko rośnie, nie? Nie wiem, czy gdzieś to oficjalnie jest, chyba coś było. Tak, było, że w UFC to jest tam stawka około $1,200. Może 1500 nawet. Wiem, że w Bellatorze jest... Za galę. I to jest obojętnie, ile jest walk, tak? To nie jest tak, że jak jest trzy walki, to masz tyle, cztery to tyle. I wiem, że w Bellatorze, nie wiem, jakie są sumy, ale wiem, że Bellator nawet płaci jeszcze więcej. I to też jest ciekawe. Pewnie po przejściu McCarthy'ego się tam zmieniało. Nie wiem, o co chodzi, ale no, że wiem, że moi koledzy ze Stanów, którzy tam sędziują, są bardzo zadowoleni. Bo jest pytanie od widza, czy można żyć na dobrym poziomie tylko z sędziowania, mając taką renomę i pozycję jak Łukasz? To jest dobre pytanie. Jakby no, ja robię różne rzeczy, tak? Nie żyję tylko sędziowania. Jest jeszcze klub, mam jeszcze swoją działalność.
Barefoot Sports się nazywa, związana ze sprzętem sportowym. Powoli się rozkręca. Też kiedyś tam organizowaliśmy galę Slackfest, teraz już tego nie ma. Także no raczej to jest, powiem inaczej, to jest ryzykowne, tak? Bo dzisiaj jest ta gala, jutro może jej nie być. Także według mnie warto robić jeszcze kilka innych rzeczy, żeby się zabezpieczyć po prostu, nie? Także ja bym nie postawił wszystkiego raczej na sędziowanie. Tak mi się wydaje. A też jestem taką osobą, że ja robię rzeczy, które lubię. Także ja lubię to i to, dlatego to robię. I tu nawet nie chodzi o finanse, chodzi o to, że to lubię. A wiem, że jeżeli będę to robił dobrze, będę to robił na poziomie eksperckim, to i tak te finanse przyjdą same. Kolejne pytanie od widzów. Czy sędziowie rozgrzewają się jakoś przed rozpoczęciem walki? Czy robią jakieś ćwiczenia na czas reakcji, refleks? Świetne pytanie. Jeżeli chodzi o sędziów, to jest kwestia indywidualna. Ja się nie rozgrzewam i może przez to kilka kontuzji później miałem, ale znam sędziów innych, którzy się rozgrzewają. A jeśli chodzi o czas reakcji, refleks, to teraz wpadłem na taki pomysł i to też tak przypadkowo wyszło i będę co piątek ping-ponga grał, żeby się skupić na tej piłeczce. I mi się wydaje, że to też mi może pomóc. Ja akurat przed galą KSW w piątek grałem 2 godziny, tam dostałem mocne baty, bo to z takimi już ogarniętymi zawodnikami, że tak powiem, ale no będę chciał raz w tygodniu grać. Możemy się kiedyś zmierzyć, ja kiedyś dużo grałem, ale dawno już też tego nie robiłem. Tak jakby troszeczkę off topic, bo MMA Witkowo. Powiedz coś więcej na ten temat, bo to jest projekt, który istnieje już od dawien dawna i chyba cały czas jest. Tak, to jest projekt, który w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia klubu. I też od razu, jeżeli mogę skorzystać z tej anteny, to 18 czerwca organizujemy galę, która jest takim zwieńczeniem tych 10 lat, galę MMA Witkowie, wstęp wolny. Jeżeli są jakieś osoby z Wielkopolski, to jak najbardziej zapraszam, żeby przyjechać, zobaczyć na własne oczy. I jeśli chodzi o klub, no to działamy, no rozwijamy się, raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz są zawodnicy, raz ich nie ma, ale cały czas no szkolimy dzieci, młodzież, dorosłych, bardzo duże wsparcie mamy tutaj z gminy i miasta Witkowo, współpracujemy mocno też ze starostwem powiatowym w Gnieźnie, także rozwija się wszystko, trenerów mamy 4, także też dosyć dużo jak na taki mały klub. Osobny trener od boksu, Robert Matłoka, od powiedzmy zapasów, potem ma Dawid Pasternak, były zawodnik MMA, Juran Lisiecki, taki trener Muay Thai, kickboxing, no i ja jestem od parteru i też od włączenia tego wszystkiego w MMA. No i takim jesteśmy, powiedzmy, jakby w tym takim całym łańcuchu pokarmowym klubów, to jesteśmy takim pierwszym klubem, tak? Czyli do nas przychodzi osoba, która, nie wiem, nie umie zrobić przewrotu. My tą osobę rozwijamy do momentu, kiedy naprawdę jest bardzo mocnym już zawodnikiem, no i wtedy, jeżeli, nie wiem, zmienia swoją, idzie na studia gdzieś dalej, no bo wiadomo, Witkowie nie ma studiów, idzie do Poznania, no to później zasila pewnie inne kluby, nie? Także tak to wygląda. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, jaka jest nasza wartość dodana w tym sporcie. A jakiej wielkości jest Witkowo? Witkowo ma 10 tysięcy mieszkańców. Czyli już tam można znaleźć troszeczkę chętnych do trenowania osób. Znaczy, prawda jest taka, że my mamy dużo dojezdnych ludzi, którzy dojeżdżają Gniezno, Trzemeszno, Września, Słupca. Tutaj w naszych okolic bardzo dużo ludzi jeździ. I jakby też ja tutaj tłumaczę tutaj naszym, powiedzmy, włodarzom, że to jest siła, tak? Bo w wielu z tych klubów, z tych miast są kluby, a i tak wolą jechać do nas. Także jakby no okolicznie mamy różnorodność tych zawodników. Oni są z wielu miejsc i też to nas bardzo promuje w tych też miejscowościach. Bo było pytanie od widza, czy chciałbyś kiedyś zawalczyć? Ty już mówiłeś, że miałeś te 2 walki. Czemu tylko 2 w takim razie? To było tak, jeśli chodzi o jiu-jitsu, to miałem dosyć dużo walk. Ciężko mi policzyć ile. 50, 100 może, nie wiem. Ciężko powiedzieć, bo to są takie turnieje, tak, że przyjeżdżasz, jak wygrywasz, no to przechodzisz dalej i tam sobie walczysz. No i walczyłem do purpurowego pasa, czyli w białych pasach zrobiłem trochę tam tych turniejów, niebieskich, purpurowych. Od brązowego już w ogóle nie walczyłem w jiu-jitsu.
Jeśli chodzi o walki MMA, miałem dwie walki. Jedną właśnie miałem w Czechach i tam wygrałem przez, no w sumie, ciosy w parterze. I to jeszcze było tak śmieszne, że w bokserskich rękawicach walczyliśmy, ale walkę MMA była. W parterze? Takie czasy, no. Ja znam wideo na YouTube, jak ktoś to ogląda, to niech sobie wpisze Łukasz Bosacki, Jakub Kundrata się nazywał rywal. No i tam znajdziecie, będzie ta walka. A drugą walkę właśnie na Spartan Wermie. I tam dostałem knockout tutaj od zawodnika z Garuda chyba, Warszawa, taki klub jest, tak? Tak. Nie wiem, czy ten zawodnik jeszcze w ogóle walczy, czy nie. Tam było coś takiego, że jakby ja tam dominowałem parterowo, ale tam chyba wstaliśmy do stójki, czy coś takiego. I on mnie kopnął, low kicka mi kopnął, ja go chyba zablokowałem, jeszcze jednego zablokowałem i później dostałem takiego sierpa prosto w nos, mi przestawiło cały nos. No i obudziłem się w kałuży krwi, to, czyli knockout był. No i później wiadomo, szpital, jakieś tam nastawianie tego nosa i tak dalej. I śmieszna historia, że wróciłem do domu i jakoś tak dałem radę to zrobić, że moja mama nawet nie zauważyła, że nos miał połamany, nie? Także jakoś tak to ukryłem. Moja też kiedyś nie widziała. No. No, jakoś mi się to udało ukryć i ta walka tak naprawdę wybiła mi. Wybiła mi to z głowy. Wybiła mi MMA z głowy. Ten zawodnik ci wybił MMA z głowy. Tak, no, także pozdrawiam go, jeżeli to ogląda, jeżeli to słucha. Dziękuję za ten knockout. No tak. Bo może gdyby nie ten knockout, to może bym nie był sędzią, nie? A teraz jestem sędzią i mi się to bardzo podoba. Także, no, śmieszne czasy, nie? Fajne czasy. Tak wszystko przypadkowo wychodziło. Tak, bo Garuda to typowo bardzo strajkerski klub, więc mocny, tak. Podejrzewam, że tam wszyscy dobry Muay Thai, dobry kickboxing, no. A jeszcze jedną, na Spartanie, bo wiadomo, jak teraz wygląda amatorskie zawody, tak? Są piszczele, miękkie rękawice, czy tam na Almie piszczele, kaski, twarde rękawice, a tam było tak, że nie było ani piszczeli, ani kasku, były twarde rękawice, w stójce było wszystko, dozwolone praktycznie, może oprócz kolan, a w parterze chyba były ciosy tylko na ciało, albo w ogóle był tylko grappling. Czyli takie bardziej semi-pro, no, tak, takie obecnie. Takie hardkorowe, no, tamte czasy, tym bardziej, że nasze przygotowania do walk, tutaj jak trenowaliśmy sobie w Gnieźnie tam ze znajomymi, to nie było, to żadna profeska była, nie? To wtedy to było, wiesz, tu sobie porobisz boksik, tu sobie porobisz partę, tu jakieś zapasy, tu jakieś sparingi, naparzanki i to było, no jak na to teraz spojrzę, to była patologia taka, nie? Jeśli chodzi o przygotowanie, tam w ogóle nie byliśmy przygotowani na to, nie? A jechaliśmy na zawody i się biliśmy, także no, ale jeszcze wracając, aha, bo zapomniałem o tym, po tej walce w Czechach, ja przez miesiąc tam mieszkałem, w Czechach. I tam dosyć mocno się nauczyłem ich języka i taką wymianę zrobiliśmy, że ten trener mnie uczył stójki, a ja ich tam uczyłem parteru, nie? Także miesiąc tam siedziałem i dosyć mocno się rozwinąłem i też dużo takich podpowiedzi od nich teraz procentuję w tej pracy trenerskiej. Taki background fighterski chyba się przydaje w zawodzie sędziego, co? Wydaje mi się, że tak. Jakby to też nie jest tak, że trzeba być jakimś tam, nie wiadomo, jakimś zawodnikiem czy coś takiego i nieraz to bycie tym zawodnikiem może zrobić szkodę tak naprawdę, jak jesteś sędzią. Bo wtedy patrzysz na tych zawodników tak, jakbyś patrzył na siebie, który walczyłeś, tak? I jakby zawodnik nigdy nie patrzy na swoje zdrowie. On zawsze patrzy, że on jest od walczenia, on chce się bić. Często zawodnicy w szatni, jak tam rozmawiamy o zasadach, to mnie w ogóle wpienia najbardziej ten tekst. Tylko nie przerwij za wcześnie. To jest najgorsze, jako zawodnik, to jest najgorsze, co możesz powiedzieć do mnie, tak? Także jeżeli ktoś to słucha, to nie mówcie tego, to jest bez sensu. To w ogóle nie ma żadnego wpływu, czy to powiecie, czy tego nie powiecie, to nie ma żadnego wpływu na przerwanie, tak? Bo w czasie walki, no to ty nie myślisz o tym, co on ci powiedział w szatni, tak? Także no zawodnicy patrzą trochę inaczej na ten sport i później jak taki były zawodnik wchodzi jako sędzia, to może mieć tendencję do przerywania bardzo późno walk. I nie patrzenia w ogóle na zdrowie. I może bardziej patrzeć na to, że no fajnie by było dociągnąć tego zawodnika do końca rundy, do końca walki, a nie żeby ten zawodnik był zdrowszy o kilka lat, tak? Także to jest trudne. Wiadomo, to ja nie mówię, że tak na pewno będzie, tak? Ale oglądając kilku sędziów, byłych zawodników, no to niestety tak to wyglądało i też oni jakby... No to było widać, że oni to robią, bo ktoś ich poprosił, że to nie jest ich pasja i oni nie wkładają w to tyle serca i w ogóle. Ale no teraz na szczęście już takie czasy, ja mówię o czasach wstecz, ale teraz są już takie czasy, że ci sędziowie są typowo sędziami
I oni to robią, oni mają bardzo duże doświadczenie i naprawdę widać, że chcą zadbać o tych zawodników. Miałeś kiedyś jakiś konflikt z zawodnikiem dość ostry przez twoją pracę właśnie? Tak. Miałem taką sytuację w M1 Global. Znaczy konflikt. Ciężko to nazwać konfliktem może. Problem był z Brazylijczykiem. Ogólnie Brazylijczycy są bardzo specyficznym narodem i oni by woleli dostać cios, paść i jeszcze dostać 4 na odcięciu, żeby na pewno być pewnym, że on przegrał tą walkę, niż jak dostanie cios i dostanie 1 na odcięciu, który mu przerwie, że on szybko wróci. I jakby no, oni nie umieją przegrywać, tak? Oni zawsze jak przegrają, to zawsze tu wymyślają coś, że tu to, albo tu tamto, że za wcześnie, że coś. Nawet jak wszyscy widzą, że no nie, no uratować mu zdrowie, tak? No i miałem takie coś, że jeden z zawodników po przerwanej walce walczył z Kazachem, pamiętam. Ten Kazach go tam trafił, dobił w parterze, ja to przerwałem. On coś zaczął się, wiadomo, tutaj rzucać i tak dalej, odpychać, jakieś takie historie. I później jeszcze wychodząc z klatkoringu, bo to był klatkoring, jakieś tam niecenzuralne gesty pokazywał, wiadomo jakie, tak? Środkowe palce i tak dalej, nie? Wiem, że jakieś tam były wnioski wyciągnięte przez organizację. Nie wiem, czy czasem go nie wyrzucili w ogóle z organizacji za to, nie? Także no to było takie najbardziej takie dobitne. Jedno jeszcze miałem taką głupią sytuację. Też to był wschód. Walka była w parterze, jeden zawodnik usiadł jakby pod klatką. Jak często zawodnicy siadają w przerwie, zamiast na stołku, to siedzi pod klatką, czyli ma nogi podkurczone, siedzi na tyłku, a plecy ma na ścianie, a ten drugi wjechał takim kolanem i to było takie kolano, że niby trafiło ciało, ale też zahaczyło o brodę. I no ja zatrzymałem, zrobiłem czas, dałem, żeby ten zawodnik doszedł do siebie i tak dalej. No i później na koniec i tak ten zawodnik, co kopnął to kolano, wygrał tą walkę, wszystko było okej. Okay. I jak wracaliśmy na hotel, to on usiadł przy mnie w busie i tak się zachowywał niefajnie, nie? Takie było, że ty tutaj robisz to czy tamto, tak, no to było takie, no a to była waga ciężka, tak jakby chciał, nie wiem, przestraszyć mnie czy coś takiego, nie? Czułeś się zagrożony lekko wtedy? No, powiem szczerze, czułem się trochę zagrożony, no, ale jakby wiedziałem, że mi tam raczej głos z głowy nie spadnie, nie? Ale tak jakby to było dziwne i nie chciałbym takich sytuacji już, nie? Dlatego też według mnie mądrym jest to, żeby ci sędziowie jeździli innymi busami niż zawodnicy, tak? No była taka, no ale mówię, no na 10 lat jedna sytuacja taka, jedna środkowy palec, jedna jakaś dziwna wymiana zdań w busie. Ale wiem, że chyba ktoś później mu powiedział, dobra, weź już się zamknij, tak? Już się uspokój, chłopie i tyle, nie? Ale często z zawodnikami też jest fajnie, to jest też plus tego jeżdżenia razem w busach, że nieraz po gali siedzisz w tym busie i słyszysz, tak, coś. Później się obracasz i mówisz, słuchaj, jak chcesz, ja ci wyjaśnię, tak? Czemu to było tak, a nie inaczej. I wtedy następuje fajna refleksja, rozmowa i oni nagle mówią, a w sumie to się trzyma kupy, no okej, okay, fajnie. Także to były chyba takie dwie najbardziej poważne. Wiadomo, no jakiś tam nieraz też coś jest, ale raczej z szacunkiem. Raczej wszystko jest z szacunkiem. A zdarzyło ci się dostać strzała w klatce? Tak, dostałem, ale to raczej na ciało dostawałem zazwyczaj przy przerwaniu. Miałem też takie coś, to też są takie śmieszne filmiki, to też w internecie jest, że zawodnik dostaje cios, pada, jest dobity, wyłączony, ja przerywam, on myśli, że jestem jego rywalem. Łapię cię za nogi. Chodzi mi w nogi, ja robię odrzut, obchodzę go za plecy i go kontroluję, nie? Jakby też się cieszę, że trenowałem jiu-jitsu, czy tam trenuję coś tam jeszcze, no teraz mało, praktycznie nic, ale może do tego wrócę. Ale że mam styczność z tym sportem i mam te odruchy, nie? Bo jest taki filmik ze Stanów, taka jest walka amatorska i tam sędziego zawodnik znokautowany obalił, wszedł mu w dosiad i zaczął go bić. No tak trochę wstyd, nie? Że znokautowany zawodnik cię obala i cię bije. I cię nokautuje. Nie masz pojęcia w ogóle, co się dzieje, nie? Dlatego wracając do tego wcześniejszego pytania o trenowanie, to według mnie sędzia powinien na pewno trenować parter. Bo no to nawet się przyda w takiej sytuacji, tak? Czy tam zapasy, czy parter. Tą stójkę, wiadomo, też fajnie, jak ma pojęcie, ale jednak parter, jakby ta stójka. Może osoby, które, nie wiem, trenują, są trenerami stójki i tak dalej, Muay Thai, kickboxing, box, to mogą się tam, nie wiem, może
nie wiem, niezadowoleni być z tego, co powiem, ale jakby ten parter jest, ma więcej technik, tak? Jest bardzo dużo tego i jeżeli ten sędzia nie trenuje tego parteru, to może nie mieć pojęcia, że w danym momencie jest zagrożenie jakieś, nie? Że jest jakieś poddanie, że coś się dzieje złego i tak dalej. I jakby o to chodzi, a stójka jest bardziej klarowna, tak? Widzisz, tu jest cios, tu jest kopnięcie, tu jest kolano, tak? Tu jest strefa, nie wiem, głowy, ciała, nóg i tak dalej. Że bardziej jesteś w stanie to łatwiej rozkminić, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze miałem taką sytuację, że musiałem z dźwigni uciekać, bo zawodnik znokautowany złapał mnie za nogę i chciał chyba do skrętówki iść, czy do klucza na stopę, a ja szybko się musiałem wywinąć i znowu go skontrolować, chwycić go za głowę, powiedzieć, to jestem ja, nie musisz ze mną walczyć, spokojnie, uspokój się. No, także takie sytuacje się zdarzają. Wiadomo, teraz śmieszkujemy, tak, ale to takie jest, to też pokazuje, jak działa knockout, tak? W jaki sposób to, co to robi z głową, tak? Że nagle ci wycina kawałek jakiejś sytuacji i nagle ty wracasz i nie jesteś świadomy, że cię odcięło, nie? Dlatego ci zawodnicy mogą nie być świadomi i mieć pretensje o przerwanie, bo im to wycięło, nie? Ale niesamowite jest w tym wszystkim to, że ci zawodnicy są nieświadomi, ale cały czas walczą. Oczywiście. Dlatego mówię, że zawodnik jest, on by chciał zawsze walczyć, nie? Nawet po znokautowaniu by chciał jeszcze walczyć i to jest jakby taki instynkt. I wiadomo, no zawodnik musi mieć ten instynkt. Bo jeżeli go nie ma, no to raczej nie będzie dobrym zawodnikiem, nie? Bo są takie sytuacje, jak wczoraj w walce wieczoru, no, gdzie praktycznie cię odcina i musisz wrócić, tak? I jakbyś tego instynktu nie ma, no to byś przegrał wtedy. Myślałeś wczoraj na przykład, żeby przerwać walkę Przybysza? Oczywiście. Bo ta głowa poszła mu bardzo po tym podbródku. Tam chyba taki najpierw cios, nie pamiętam czy prawy, czy lewy, a później poszedł podbródek, gdzie już Sebastian trochę upadał i głowa dosłownie odbiła mu się od pleców. Tak, jak się odbił od siatki, to wrócił, nie? Także jakby nawet bym nie zdążył zareagować z przerwaniem, a on już wrócił, wiadomo, że później dostawał kolejne ciosy. Dużo tych ciosów spadło na ręce, na matę, wiadomo, trochę na głowę. Ale wiadomo, no są takie, to, że do niego krzyczałem defend yourself, no bo wiadomo, walka była po angielsku, że było Sebastian, defend yourself, no to świadczy o tym, że do przerwania było blisko. I tak samo w walce Kazieczko w pierwszej rundzie, tak? Bo ten zawodnik, on padł tak bardzo, ja na to mówię, bardzo brzydko. Bo jak zawodnik dostaje cios i pada, wiesz, że zaczyna od tyłka i później głowa, plecy, no to okej, okay. Ale on poleciał tak, że najpierw poleciała głowa, a później dopiero plecy i całe ciało. To takie jest, neurologicznie wydaje mi się, że to jest bardzo poważna sprawa, poważny moment, nie? No, także dwa razy było tak, ale no zachowywałem tą zimną krew i wydaje mi się, że ostatecznie i dla sportu, sportowo to wyszło dobrze, nie? Że to nie było przerwane, bo wiem, że na pewno byłyby kontrowersje, jakby to było przerwane. Bo widziałeś teraz coś ciekawego, w sumie o czym nie pomyślałem wcześniej, żeby poruszyć. Powiedziałeś, że walka była w języku angielskim, tak. No bo wiadomo, przeciwnik był z Brazylii, więc chociaż on też na ten angielski miał słaby z tego, co się orientowałem. No właśnie. I to jest jakby wstęp do mojego pytania. Często miałeś sytuację, że zawodnicy w ogóle nie rozumieli, co ty mówisz, czego ty od nich chcesz już w trakcie walki i przez to wyszły jakieś kontrowersje? Tak, szczególnie na wschodzie to się działo. Czy to Brazylijczycy, czy to właśnie tutaj zawodnicy z tego bloku wschodniego. Ale no te podstawowe rzeczy oni rozumieli, tak? Czyli action rozumieją, no bo nawet tutaj wczoraj rozmawiałem z narożnikiem tego Brazylijczyka, Wilson, tak? Wilson, no, jakoś takie tam, trudne imię dosyć było, ale tam, no, nieważne. No to akcjon to chyba jest po hiszpańsku, a defend yourself to jest defendarz, coś takiego. Defensiva, nie wiem, coś takiego. To było dosyć bliskie, także on to rozumiał, nie? Także ja też jakby... Ja też bardzo mocno na nich tutaj naciskałem w tej szatni, żeby oni nie mówili mu akcjon, tylko żeby mówili mu action, bo ja mu powiem action, a nie akcjon. Nie? Także żeby mu to wbijali w głowę. I tak samo defend yourself, miał być defend yourself, a nie jakieś tam wiadomo hiszpańskie rzeczy. Ale wiem, że jedna była taka sytuacja, nie pamiętam jaka, w czasie tej walki, że, już wiem, jak dostał w krocze to kopnięcie. To wiedziałem, że on nie zrozumie nic, co do niego powiem. Fajnie, że ta sytuacja była bardzo blisko narożnika, więc poprosiłem trenera, żeby przetłumaczył mu, że ma do tych 5 minut na dojście do siebie, ja nie będę na nim robił presji i tak dalej. Nie? On bardzo szybko doszedł do siebie, ale też znowu poprosiłem ten narożnik i powiedziałem, słuchaj, spytaj go, czy on jest pewny, bo nie będzie już odwrotu, tak? Musisz już wtedy wrócić, tak? Spokojnie. Mamy czas, na spokojnie, tak? No i wrócił.
Że ta komunikacja jest ważna i nieraz trzeba się posiłkować jakoś inaczej, tak? Czyli korzystać z trenerów, tak? Czy tam z menadżerów, czy z kogoś, nie? To musiałeś też nad językiem popracować, angielskim na pewno, co? Nie, to tak, żeby specjalnie podsędziowanie, to nie, bo jakby od tego, nie wiem kiedy to było, ale jak miałem 18 lat, to chyba zacząłem już latać po świecie trochę z tymi zawodnikami i to już wtedy musiałem się nauczyć, tak? Mój język angielski jest, nie jest poprawny gramatycznie, ale jest komunikatywny. Jestem w stanie rozmawiać praktycznie o każdej tam dziedzinie, o której muszę rozmawiać. I mam taką lekkość, ja już nie myślę po polsku, nie tłumaczę tego na angielski, tylko po prostu od razu lecę sobie po angielsku. Że jak ktoś gdzieś z boku słyszy, to może powiedzieć, o, ale słaby, ale komunikatywnie jest to, co ma być, tak? Także ja chcę przekazać daną zasadę zawodnikowi, on ją rozumie i o to chodzi. Slugfest. Mhm. Pogadajmy może chwilę o tym projekcie. Okay. Bo to był bardzo fajny projekt, oglądałem kilka gali. Nigdy nie udało mi się przyjechać na ten Slugfest, kilka razy mnie zapraszaliście, ale z reguły powiem ci szczerze, że 3 razy robiliście galę w mojej urodziny, bo to jest 11 grudnia, gdzieś w tej okolicy. Nie wiem czemu akurat tak lubiliście ten termin, ale pamiętam, ale no, zawsze powtarzałem widzom, że Slugfest to jest taka gala, na którą każdy fan MMA powinien w Polsce pojechać, zobaczyć, bo robią to ludzie z pasją, robią to w fajnym wydaniu. No i co się stało z tym projektem? To może od początku. Na początku to był pomysł Krzysztof Skrzypek, Wacha Petrosian i ja, czyli anonser, cutman i sędzia. Czyli widzieliśmy już wszystko i stwierdziliśmy, dobra, to może zróbmy to lepiej, nie? Także taka była geneza tego. To się zaczęło w 2014 roku. I od momentu 2014 roku do 2020? 21? Coś takiego. Zrobiliśmy 18 gal. I najpierw robiliśmy 2 gale w roku, później 3 gale w roku, później po 4 gale w roku, później sytuacja światowa nas zmusiła do zatrzymania się i później zrobiliśmy jedną taką pożegnalną galę. Jeszcze w międzyczasie zmienił się zarząd, bo Krzysztof Skrzypek już odszedł ze Slugfestu, w jego miejsce wszedł Maciej Gajewski, czyli też w tamtym czasie cutman. No i tak sobie działaliśmy i później doszliśmy do tego właśnie momentu, tego kryzysu, powiedzmy, światowego, gdzie no nie mogliśmy czekać z tym projektem. Musieliśmy się, no tak kolokwialnie powiedzieć, no pójść w lewo albo w prawo, tak? Organizować się nie dało. Znalazł się kupiec, sprzedaliśmy i nie będzie już to raczej kontynuowane. To po co to kupił? Nie wiem. No jakby EFM Show to też to nie jest żadna tutaj, jakby to powiedzieć, tajemnica, że EFM Show był nabywcą tego. Nie wiem, to by trzeba było spytać, tak? Nie wiem, czy chcieli to kontynuować, czy nie. Ciężko mi powiedzieć. To są dziwne kwestie, bo pamiętam kiedyś Ladies Fight Night zostało przecież kupione przez DSF. Totalnie dziwna decyzja i oba projekty umarły. Podobnie jak z EFM, zresztą chyba też już EFM nie będzie z tego, co wiem. A no Slugfest już nie będzie na pewno w takim razie. Ale co, USK wokół się kręci trochę? No tak, no jasne, no zrobiliśmy 18 gal i jakby zawsze dużo serca wkładaliśmy w to. I też znowu, tak jak mówiłem o klubie, to tak samo tutaj, no byliśmy taką galą, która dostarczała tego na rybku, tak? No bo wielu zawodników, którzy teraz walczą na tym najwyższym poziomie w Polsce, no przetarło swoje szlaki, czy to amatorsko, czy to nawet na tych pierwszych walkach zawodowych na Slugfestie. Byliśmy takim numerem jeden w Wielkopolsce, tak? W tamtym czasie. Jakby nam ten poziom pasował. My stwierdziliśmy, że okej, to jest to, trzeba się trzymać tego, nie ma co wyskakiwać wyżej przed szereg, bo to jest nasz poziom i trzeba go kontynuować, tak? I no i też taką wymyśleliśmy taką, powiedzmy, taki rozwój zawodniczy, że zawodnicy u nas zaczynali amatorsko i po kilku tam wygranych walkach przechodzili na zawodowstwo. I po kilku wygranych walkach przechodzili do wyższej organizacji, lepszej organizacji, większej organizacji, więcej płatnej organizacji i tak dalej, nie? Także mi się wydaje, że system był fajny i widzę, że tak ogólnie to kilka organizacji w Polsce tak działa, tak? Że bardzo mocno lokalnie i rozwija tych zawodników od amatorów do zawodowców, później wypycha ich dalej na inne gale i to jest super sprawa. Muszą takie gale być. Co, nie będziecie kusić jeszcze kiedyś, ponownie wrócić do organizowania gal? To znaczy, no tak jak mówiłem, no będę tutaj organizował tą galę Witkowę ze względu na 10-lecie klubu naszego MMA Witkowo. I myślę, że raz w roku będziemy robili tą galę w czerwcu. Przy okazji obchodów Dni Witkowa, tak? Także wystarczy mi raz w roku.
Mam tu takie pytanie od widza. Jakie to uczucie być najlepszym polskim sędzią? O kurczę. Mocne pytanie. Tak ciężko określić to uczucie, czy wychodzi skromność pierwszym? Ciężko określić, kto jest najlepszym sędzią, bo ja zawsze mówię tak, jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia walka, tak? Mi ostatnia walka akurat wyszła. Wychodzi na to, że jesteś dobry. Bez miaru okej, okay. Ale nie lubię takich określeń. Tego nie da się zmierzyć, nie da się tego zważyć. Miło jest, kiedy zawodnik, tak jak wczoraj też miał taką sytuację, że przyszedłem do zawodnika, opowiadam mu o zasadach i on mówi do swojego kumpla, czy tam do menadżera, słuchaj, dobrze, że ten sędzia, bo będę się czuł bezpiecznie. I to, tak naprawdę to mi daje dużo więcej energii, czy tam siły, czy tam, nie wiem, takiego zadowolenia, niż właśnie jakieś takie tytuły, których nie da się zmierzyć, tak? Jedyne, co można powiedzieć, według mnie, no, można to powiedzieć, że no, jeśli chodzi o klatkę, to najbardziej doświadczony, może tak. I utytułowany, można powiedzieć, jeśli, bo no wiadomo, no, może nie do końca dostać tytuły, ale jednak praca w UFC sama w sobie jest takim mistrzowskim tytułem. Ten main event, nie? Zrobił robotę. Że tak mi się wydaje, no i jakby też kraje, bo tak kiedyś liczyłem, to chyba około 15 krajów zaliczyłem, nie? Jeśli chodzi o sędziowanie, także o to bardziej chodzi. Tego nie lubię, najlepszy, wiadomo, jest miło, tak, no jesteśmy ludźmi, lubimy, jak ktoś nas chwali i tak dalej, ale nie można w to za bardzo popaść, bo jeżeli zaczniesz tego słuchać i zaczniesz sobie wkręcać, że jestem Bogiem, tak, jestem najlepszy, jestem niezwyciężony, coś tam, no to szybko może cię sytuacja w klatce ściągnąć do ziemi, nie? I wtedy już jesteś najgorszy. Tutaj jest sytuacja, którą można tutaj podać, no Pudzian kontra Milanowicz, tak? Właśnie miałem o tym wspomnieć, wiesz? Wtedy już nie byłem najlepszym, wtedy byłem najgorszym, nie? Także to jest tak. Najgorszym, sprzedajnym, i tak dalej, no, i tak dalej. Także wiesz, no teraz piszę tak, a za, nie wiem, odpukać, nie? Wiadomo, za 2 miesiące napiszę najgorszy, nie? Także ja bym się do tego nie przywiązywał, tak? Ja się cieszę, że jest jak jest. Cieszę się, że zawodnicy są zadowoleni. Widzę często jakby po nich, często też mnie pytają, tak? Przepraszam, czy będzie pan sędziował moją walkę, nie? A ja mówię, wiesz co, ja nie wiem, to nie zależy ode mnie, tak? To zależy od organizacji, nie? Ale no, fajnie, fajnie. A propos właśnie tego, o czym rozmawiamy i bycia najlepszym sędzią, jest jakiś sędzia, na którym się wzorujesz? Masz jakiegoś swojego ulubionego sędziego? Myślę, że Big John McCarthy to był, no nie, no już teraz nie jest, tak, no bo jest komentatorem, ale to był najlepszy sędzia na świecie w tamtych czasach, kiedy sędziował. Raz, że miał największe doświadczenie na świecie, bo on zaczynał od gali UFC 2 i skończył jakieś pewnie 2 lata temu, tak? Także to był 2020 rok, a zaczynał w 93 prawdopodobnie, albo czwartym. Mamy 26 lat, tak? Tak. Doświadczenia. No to... Są tysiące walk, co? Tak. I jak oglądałem jego walki, to często było tak, że ja nie rozumiałem jego decyzji, a później oglądając powtórkę, zobaczyłem, że on zobaczył to, czego nikt nie zobaczył. Nagle wszyscy myśleli, że jest kopnięcie w krocze, on widział, że jest kopnięcie legal. Także to był taki sędzia, który widział więcej niż inni. I naprawdę, no wiadomo, no każdy ma błędy, tak? Każdy je popełnia też, bo trochę błędów związanych z jego pracą. Ale to był taki sędzia, który naprawdę, no raz, że miał taką charyzmę, super, bo byłem policjantem, a dwa, że ci zawodnicy no, szanowali go bardzo mocno za jego pracę, chcieli, żeby on sędziował, on taką legendą był za życia i tak dalej jako sędzia. No, także na nim dosyć mocno się wzorowałem, ale ja też staram się nie typowo na osobie, a na sytuacjach się wzorować. Czyli oglądam na przykład UFC i na przykład widzę, no tutaj nie bardzo, nie? Tu można by było zrobić tak i tak, nie? A tu widzę, o, mega, super, dobra, biorę to, nie? Takie ustawienie. Tu jest dużo takich małych, takich kruczków, o których ciężko mi mówić, a łatwiej mi samemu to zrozumieć, oglądając walkę, nie? Jakieś ustawienie, jakąś sytuację, jakąś, nie wiem, poddanie, coś. Dużo jest takich rzeczy, takich, no tak jak tu jesteśmy, drzewo rozkminek moich, nie? Gdzie dużo o tym myślę i układam sobie to w głowie, a nie jestem w stanie tak do końca
tobie przedstawić, o co mi chodzi, nie? Ale wiem, że jak wyjdę do klatki, to ja to zrobię tak, jak ma być, nie? A najgorszy sędzia, jakiego widziałeś kiedykolwiek w życiu? Ojejku. Bo nie. Było sporo jednostek przez te lata, co? Jakby, no ciężki temat. Nie wymieniajmy z nazwisk, wiadomo. Nie ma co kogoś wyróżniać, nie? Ani tutaj w Polsce, ani za granicą. No ale no, dla mnie jakby... Ogólnie trzeba wyjść z założenia, że ja tam jestem dla zawodników. Ja tam nie jestem po to, żeby zrobić sobie zdjęcie i wrzucić to na Instagrama i mieć, nie wiem, milion polubień. To nie o to chodzi. To nie chodzi w fachu sędziego o to, tak? Tam chodzi o to, żeby tam wejść, żeby zawodnik A, zawodnik B walczyli ze sobą, żeby nikomu się nic nie stało, jeżeli jesteśmy w stanie tak zrobić i żeby to było zgodne z regułami sportowymi i tak dalej, nie? A to, że przy tym jest jakaś rozpoznawalność i tak dalej, okej, okay, może być. Ale to jest efekt uboczny dobrej pracy, a nie, że tylko o to chodzi. A teraz widzę, mamy trochę takie pokolenie, które no niestety od drugiej strony zaczyna, tak? Czyli zaczyna od strony tego blichtru, tego jakby takiego rozpoznawalności, a nie od poziomu i to jest złudne i to będzie problem, tak? Także najgorszy, no widziałem kilka takich dziwnych sytuacji. Szczególnie chyba to, jedna chyba była w Indiach, druga chyba była w Brazylii, kiedy zawodnik, który no, był już uduszony dawno, no sędzia tego nie wyłapał. Nie? I aż trenerzy musieli wskoczyć przez klatkę i mu wyperswadować, żeby to przerwał i tak dalej. No to są już grube sytuacje. Nie? Także to były sytuacje, kiedy no, tak naprawdę mogła się zdarzyć tragedia ludzka. I, ale tak, żeby kogoś wyróżnić, to nie jestem w stanie. A masz takie właśnie, jak już wspomniałeś o tej tragedii, czy masz takie poczucie, że taką obawę, że kiedyś coś może się właśnie wydarzyć w tej klatce, że nawet nie z twojej winy, ale no pewnie nie fajnie by było być świadkiem czegoś takiego, a zdarzają się takie rzeczy. No to powiem dosadnie, no byłem już na gali, gdzie osoba zginęła, nie? Po gali. A to nie sędziowałeś tej walki? Nie sędziowałem tej walki, ale to wiesz, no to mogłem ją sędziować, tak? Bo było nas dwóch, walk było pewnie 10, ja zrobiłem 5, drugi sędzia 5. Akurat nie trafiło, że to była moja walka, ja bym też tego nie przerwał. I to nie była walka, gdzie ktoś dostał cios, padł i został dobity i przerwany, albo wyłączony na, nie wiem, na nieświadomce. Tylko to była normalna walka, gdzie jeden zawodnik dominował drugiego przez 3 rundy i go przez 3 rundy bił w głowę. I po takie walki są najgorsze. I po takich walkach medycy powinni od razu tego zawodnika no, być przy nim cały czas. Także, no jeszcze tam były jakieś dziwne historie, że tam niby pomiędzy rundami trenerzy mu coś dali, jakąś tabletkę, coś, jakieś tam, nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy to jest mit. Ale no, zdziwiłem się, jak wróciłem do domu i zobaczyłem informację, no, że niestety, ale ten zawodnik już nie żyje, nie? Czyli na podczas eventu nic jeszcze wszystko nie... było dobrze. Nie dawało jakby... Zszedł do szatni, nie wiem, czy tam zasłab, czy coś, szybko szpital, ale już jeszcze go tam przetransportowali helikopterem do jakiegoś większego, ale to już niestety nic nie dało, nie? Ale miałem taką sytuację, to była moja pierwsza gala M1, pierwsza w życiu, na której sędziowałem. No i tam była sytuacja, że zawodnik jeden drugiego trafił ciosem w stójce i ten drugi już tak leciał jak wczoraj ten Varela. No, no trochę mniej spektakularnie, tak po prostu, tak, nie? I zanim spadł, to jeszcze tamten go trafił jednym drugim, ja przerywałem i jeszcze między mną a nim jeszcze trafił jednym na odcięciu, także dostał 3 ciosy na odcięciu i ten zawodnik leżał. Ja tam przy nim byłem, szybko medycy wlecieli. On leżał i wydawał taki dziwny dźwięk z siebie. Był sztywny i szybko wszedł do mnie Marco Bresen, czyli taki główny sędzia M1. Ja mówię do niego, Marco, on zaraz umrze, nie? A on mówi, no źle to wygląda, nie? I on był sztywny totalnie i ci lekarze mu dali jakiś zastrzyk, nie wiem z czego, i nagle się poluzował. I wrócił, nie? Ale to charczenie takie, to było coś, czego nie zapomnę nigdy, tak? To było przerażające. Na szczęście po tej sytuacji już nigdy więcej nie miałem tej sytuacji. W sensie z takim charczeniem. Raz tam coś było, ale nie tak, no, tak źle jak tu. Ale to trwało, wiadomo, kilka minut, a mi się wydawało, że ja tam stoję przez godzinę, nie? I że go tam reanimują przez godzinę. I to było przerażające. To było coś, co po prostu ja miałem po tym takiego doła. Ja po prostu tam, oni mnie wszyscy pocieszali i w ogóle,
W ogóle to był Kazach, to był w Kazachstanie. Myślałem, że tam mnie powybijają wszyscy, nie? Ci fani i tak dalej, no bo wszyscy na mnie, że zbyt późno przerwane. Tam mnie pocieszali, że dobrze, nawet mi powiedzieli, że dobrze, że ty byłeś, bo Marko jest dużo większy i mówi, że ty szybciej zareagowałeś niż ja bym zareagował, nie? Ale to siedzi w głowie. Tak sytuacje siedzą w głowie i to było, no, to było ohydne, okropne to było. To było straszne. No. Ale trzeba się z tym liczyć, nie? No, taki sport, taka praca. Niestety. Nie myślisz o zmianie pracy w związku z tym czasami? Nie. Tak bardzo lubię sędziowanie, tak bardzo mi się to podoba, tak się czuję potrzebny, czuję się, że ci zawodnicy chcą, żebym ja to robił. Także nie. Ja po prostu, jak mam wolny weekend, to nawet nieraz myślę o tym, nie? Że kurczę, no gdzieś bym pojechał na jakąś galę, żeby posędziować i tak dalej. I to już taki się zrobił lifestyle z tego, tak? To już nie jest coś takiego, że idę do roboty, tylko po prostu ja nie mówię, że nie wiem, do rodziny, że dobra, kurde, znowu na weekend do roboty jadę, nie? Nie, ja mówię, jadę na galę, oni gdzie jedziesz? No tu i tu, dobra, fajnie, super, nie? I wracam, jak tam było? Ja mówię, no dzisiaj, teraz było ciężko, nie? Albo wracam z Londynu, z UFC, no, było luz, nie? Nic się nie wydarzyło złego, no to fajnie, dobra. Sporo podróżujesz też w związku z tym. Czy masz w ogóle okazję troszeczkę pozwiedzać miejsc, w których przebywasz, czy raczej masz tyle obowiązków, albo nawet już się nie chce tego robić, skupiasz się, odpoczywasz przed galą, żeby być wypoczętym. No wiadomo, nie możesz przyjść na kacu, nie możesz przyjść zmęczony, nie możesz przyjść niewyspany, no bo twój brak refleksu rzeczywiście może kogoś kosztować sporo zdrowia. Jesteś profesjonalistą, więc jest kwestia, czy przed galą właśnie jesteś w stanie sobie coś pozwiedzać, czy nie, jak to wygląda? To znaczy, jeśli chodzi o podróżowanie, to raczej ja tylko widzę lotnisko, taksówkę, hotel, busa, halę, busa, hotel, taksówkę i lotnisko. Także tak to wygląda, nie? Chyba, że teraz właśnie fajny mam wyjazd, polecę na Cypr. I tak akurat na moje szczęście wyszło, że loty są jakoś tak zrobione, że wylatuję w piątek o 7 rano z Warszawy, że będę miał cały dzień. W sobotę jest gala, w niedzielę jeszcze zostaję i w poniedziałek dopiero wracam. A. Że wtedy sobie skorzystam z jakiegoś tam plaży, z czegoś takiego, będzie ciepło w czerwcu, także super. Ale raczej przed galą tylko hotel, jedzenie, spanie, odpoczywanie i tak dalej. Często moi koledzy, którzy bardziej są sędziami punktowymi, to oni gdzieś chodzili i tak dalej, zawsze się ze mnie śmiali, że ja zamulam, że ja nic nie robię, ale ja mam taki styl i raczej go nie zmienię. Raz po raz gdzieś chodziłem, ale to blisko, nigdy tak, żeby nie wiem, żeby chodzić cały dzień na przykład, nie? No bo też nogi zmęczone, no to też nie jest dobrze, nie? Staram się, żeby już się skupić na gali i też jest taka sytuacja, że nieraz mam takie skupienie, że znajomi, czy tam nie wiem, może nie sędziowie, ale ludzie, którzy nie są sędziami, podchodzą do mnie i mówią, a co taki wkurzony dzisiaj? Ja mówię, nie, ja nie jestem wkurzony, jestem skupiony. Spokojnie, wszystko jest dobrze. Nie? Dlatego nieraz tak jest, no, zależy od dnia. Nieraz więcej żartujemy, a nieraz jesteśmy bardziej poważni. To wszystko zależy od sytuacji, ale także podróżować i zwiedzać, to nie, zupełnie. Chyba, że przy okazji gdzieś tam, może jak jeden dzień więcej się jest, to tak. Mam tutaj pytanie od widza. Jak się przygotowuje CV, by sędziować w topowych organizacjach? Dobre pytanie. No to tak jak UFC było, no to tak jak mówiłem, nie? No wysłałem i ten to M1 było takim czynnikiem, myślę, przeważającym wtedy. A jeśli chodzi o te inne, nie wiem, KSW czy tam tutaj wschodnie, gale M1, no to raczej to tak było, to była sytuacja taka, że my się znaliśmy. Ja zawsze się śmiałem, też żona mi to mówiła, że ty jesteś taką zapchaj dziurą, nie? Do mnie. Ja mówię, no tak. Ktoś wypada, a ty wskakujesz. I wiele razy tak było. I na szczęście, wiadomo, no jako, że prowadziłem klub, robiliśmy tylko Slack Festy, nie pracowałem na etacie, to praktycznie jak była szansa życia, no to ja wskakiwałem od razu, z dnia na dzień. I to mi się wydaje, że było bardzo ważne. Bo wiele było takich sytuacji, na przykład pierwsze Fight Island, UFC, to tam też była sytuacja, że ktoś wypadł. I zadzwonili i powiedzieli, słuchaj, za tam 2 tygodnie czy za 3 tygodnie są 4 gale UFC, a ja mówię Fight Island. No, to. Możesz lecieć? A ja, tak. Okej, czyli jestem taki yes man, nie? Że zawsze jestem gotowy i yes zawsze mogę skoczyć. No i też tak było w M1, pamiętam, że najpierw była ta gala, co mówiłem, że wydarzył się ta tragiczna sytuacja.
Później tak jakby oni mnie odpuścili, jakbym zniknąłem, tak, nie było mnie, tak jakby, nie wiem, to była kara za to czy coś, ale teraz tak myślę, że dobrze, że się to wydarzyło, bo zdobyłem doświadczenie i później ktoś im wypadł i oni zadzwonili do mnie i mówią, słuchaj, jest taka sytuacja tutaj w Kazachstanie, znowu Kazachstan, w Kazachstanie jest gala, tu nam sędzia wypadł, tylko jest taki problem, że ty musisz wizę zrobić, nie? I to było w piątek. A ja mówię, no dobra, to w poniedziałek jadę do bo wtedy było inaczej, że to nie było taki biur, nie? Musiałem do Warszawy jechać, stanąć w kolejce o 6 rano, żeby w ogóle wejść do tego konsulatu, nie? A ja mówię, dobra, to w poniedziałek jadę do Warszawy pociągiem, robię tą wizę i spoko, działamy, nie? Oni, okej, super. I od tej pory M1 brało mnie na każdą galę. Na każdą. Zawsze jak miałem czas, zawsze mnie brali. Nigdy nie było tak, że, nie wiem, była gala, oni powiedzieli, no dobra, ty nie lecisz. Zawsze do pierwszego do mnie się odzywali. Dlatego, że właśnie wtedy ich uratowałem i bardzo mi było miło, że oni tak mi się odwdzięczyli za to, nie? I tak samo też mi się wydaje trochę było z UFC, że te Fight Island pomogło bardzo, nie? W tym, żeby na kolejne latać i wiedzieli, że zawsze wsiądę do tego samolotu, tak? Zawsze zrobię ten test, który trzeba zrobić i że wszystko będzie tak ma być. Ty masz takie poczucie, że jesteś jedną... No to może troszeczkę źle bym to pytanie sformułował. Ty masz takie wrażenie, że dorzuciłeś, jakby dołożyłeś od siebie sporą cegiełkę w rozwój tej dyscypliny w Polsce? Nie wiem, no ja po prostu robię to, co lubię i staram się to robić jak najlepiej, a że przy okazji coś tam może wychodzi i może, nie wiem, może to jest zauważalne, no to może tak. Jakby teraz patrzę, że w tym MMA Polska w stowarzyszeniu, to tam, no, bo tam jestem tym szefem takim, powiedzmy, szefem klatki i zarządzam tą pracą tych innych sędziów. Może to jest taka, no, realna cegiełka. A jeśli chodzi o takie doświadczenie, i pewnie o to chodzi, tak? Że przelewanie tutaj na polski rynek, że tak, że inni sędziowie patrzą, jak ja pracuję. Wiesz co, chodzi o cały wkład, bo tak, robiliście galę, masz klub, jesteś sędzią, jesteś osobą, która, no, wiesz, jakie były początki, bo ja też jestem z tych początków. Każdy się wtedy znał, była jakaś tam grupka osób, tak, które to wszystko pchały do przodu, teraz już to wygląda zupełnie inaczej, tak? Możliwe, no. Może tak. Fajnie. No. Także, ale to nie jest tak, że usiadłem sobie z kartką i długopisem, powiedziałem, dobra, kurczę, trzeba zrobić to i to. No nie, to samo wyszło. To wyszło naturalnie i ja się z tego cieszę, jeżeli to wyszło i cieszę się naprawdę, mnie to bardzo cieszy, jak inne osoby to zauważają i mówię, i umieją docenić to, tak? Umieją. Umieją docenić to, że na przykład wczoraj mi wyszła gala i dostanę jakąś wiadomość, nie? Że o, dobra robota. Nie? Wiadomo, że nie każdy, jakby mało ludzi w Polsce patrzy na ten sport sędziowski tak jak ja, tak? No bo no mało kto widział tyle, co ja w życiu, tak? W sensie chodzi mi w MMA. Ale no mimo wszystko, no jeżeli tacy bardziej laicy to widzą, no to jest super i cieszę się z tego. I mam nadzieję, że mówię tu ze stowarzyszeniem, i z dalszą tutaj pracą na tych lokalnych galach, no może uda się troszeczkę tego profesjonalizmu z zagranicy przynieść tutaj. A jeszcze jest dużo do zrobienia. Za ile byś sprzedał walkę? Słucham? Za ile byś sprzedał walkę? Nie ma takiej ceny. Nie ma takiej ceny. A ile było takich propozycji? Nie było takiej propozycji, na szczęście. Cieszę się, bo no, to jest taka sytuacja, jeżeli sobie ją wyobrażam, taka, powiem, gangsterska, tak? No tak, no idziesz na przykład do Rosji, no. Jest gala, nie mów M1, już może jakaś mniejsza gala, i jest lokalny hero, który walczy, ty walczysz jego walce, przychodzą panowie, powiedzmy z narożnika, i mówią, no słuchaj, on musi wygrać, nie? Jak ty chcesz stąd wyjechać, to on musi wygrać. I to już nie jest kwestia, za ile ty sprzedasz, tylko czy ty chcesz się stąd wydostać. Gdyby była taka sytuacja, to na pewno bym odpuścił sobie, nie? Wsiądł samolot i poleciał do chaty, nie? Jakoś bym z tego musiał wybrnąć, ale na pewno bym nie wszedł do klatki. Ale to też osoby, które mnie śledzą i tak dalej, słuchają tych wszystkich podcastów czy tam innych wywiadów. No mam dziwne wrażenie, że w jednej walce dwóch zawodników się dogadało. Nie? Tak? Nie będziemy mówić na głos, nie? Nie, ale no jeden wstawał z dosiadu. No to jak? W sensie był w dosiadzie, tak? Zamiast bić. Wstał do stójki i zaprosił do stójki rywala. No to kuriozalna sytuacja. Nigdy wcześniej, nigdy później nie miałem takiej sytuacji, że ktoś stał z dosiadu. No właśnie, bo to jest dużo łatwiej w sumie
Jeśli to zawodnik sprzeda walkę. Tak, jak oni się dogadają między sobą, no bo wiesz, no, jako sędzia, no to nie masz też za bardzo wpływu, tak, co tam się wydarzy. No tak, no musisz no, mieć no, jakiś powód, wiesz, żeby ją przerwać. No, no. A wiesz, jakby wiele razy były takie komentarze, że nie wiem, tu sędziowie zrobili tak, bo są znajomymi tego czy tamtego, tak? No, ale dla tych osób, tak, które tak piszą, no zastanówcie się, każdy z nas ma imię, nazwisko i twarz. I będzie musiał z tym żyć. Jeżeli by to zrobił, to by musiał z tym żyć do końca życia, tak? I nie wiem, czy jest wielu chętnych, żeby takie rzeczy robić, nie? Szczególnie, nie wiem, na takim świeczniku jak KSW, tak? Czy nawet, nie wiem, no dla mnie takie coś, jak jeżeli ktoś by takie coś zrobił, to nie wiem, to niech on po prostu się zwija i nie pokazuje się już po prostu na oczy nikomu, tak? No to jest wstyd, hańba i w ogóle dla mnie to jest... To od razu dyskwalifikuje jako człowieka nawet. To jest straszne. Jak można takie coś zrobić, nie? Rozumiesz? Dla mnie to jest no, ohydne, nie? To jest po prostu po to jest sędzia, on ma być uczciwy i tak dalej. I po to robimy tak, że jeżeli ja czuję, że nie wiem, nie powinienem być w klatce z danym zawodnikiem, bo na przykład, nie wiem, coś tam kiedyś między nami było, jakaś była sprzeczka, cokolwiek i co może wpłynąć na moją reakcję w tej walce, to ja mówię szefowi, słuchaj, ja nie mogę tej walki sędziować. Czyli jak w sądach, wyłączenie sędziego, bo są to, jakieś tam, no, zachodzą to, okoliczności. No to właśnie ty chyba bardziej w tych nie? W no. tych tematach. No to pewnie tak. Tak bym to no. prawnie określił, wyłączenie sędziego, jest, bo zachodzą przesłanki, które... Ale to jest mądre, nie? Bo po co masz na siłę iść i coś robić, czego nie chcesz robić i wiesz, że... Nawet jak może byś zrobił coś dobrze, to może to być obrócone przeciwko tobie, bo ktoś wyciągnie ci zdjęcie z tym gościem sprzed 15 lat, tak? Tak na przykład było w UFC, była taka sytuacja, że jeden z zawodników, to było w Brazylii gala, wzięli lokalnego sędziego, jeden zawodnik chwycił drugiego w gilotynę, to było w pozycji pugardy. Ci, co trenują jiu-jitsu, to wiedzą, że w pugardzie jest, jak z jednej strony jesteś, to można cię udusić, jak z drugiej strony jesteś, to nie bardzo. I był w tej lepszej pozycji. Czyli tak, że raczej by go nie udusił tam. A ten sędzia był czarnym pasem. Powinien to wiedzieć. Na pewno to wiedział. Na pewno to wiedział. I ten zawodnik brazylijski, jakby zawodnik z góry był Amerykaninem, nie odklepał, nie spłynął, ale sędzia myślał, że spłynął. Przerwał to, a ten był świeży, wszystko było okej. No i później wyciągnęli mu zdjęcie z tym zawodnikiem brazylijskim. No i ta walka jako jedna z nielicznych została jako no contest ogłoszona, no bo tam była taki właśnie konflikt interesów. Dlatego też zawsze przed UFC, przed każdą galą dostajemy maila. Conflict of interest. Jeżeli masz jakiś konflikt interesów z kimkolwiek, zawodników, podajesz to nazwisko i mówisz, tego zawodnika nie chcę robić. Samo twoje pochodzenie, to że jesteś Polakiem, dyskwalifikowałoby cię do sędziowania walki Janka Bochowicza w UFC na przykład? Nie. Czyli jest szansa, że mógłbyś tą walkę sędziować? Tak. Sędziowałem Gamrota w UFC. Także to czyli już mówię tak bardziej nawet o pas mistrzowski, już załóżmy, tak, że myślę, że to nie patrzą na to w ogóle. Nie, bo przecież ile razy sędziuje Herb Dean, a walczy Amerykanin, nie wiem, z Nigeryjczykiem, tak? To nie jest żaden problem. Jakby problemem jest wtedy, kiedy mówię, zachodzą jakieś takie dziwne powiązania albo jakieś sytuacje z przeszłości, które mogłyby wpłynąć na sytuację w teraźniejszości, no i wtedy lepiej powiedzieć, wiesz co, może lepiej, żebym tego nie sędziował, nie? I tyle. Można się zapisać do ciebie na jakiś kurs trenerski? Organizujesz takie rzeczy? Trenerski nie. Przepraszam, sędziowski. Sędziowski inaczej. Ja jestem stowarzyszony pod MMA Polska. I jakby ja nie będę na własną rękę nic zrobił. Jeżeli MMA Polska zapyta mnie albo zaprosi mnie do tego, żeby takie coś organizować, to jak najbardziej. Kiedyś były takie dwa kursy zrobione albo trzy. Wiem, że dwa takie zrobiłem prywatnie. Jeden taki był tutaj, jakaś była szkoła, nie wiem, trenerów czy coś takiego i oni się jakoś podpięli pod to. I od czasu tych trzech kursów już nic takiego nie robiłem, nie? Ale też kilku fajnych sędziów się pojawiło z tych kursów. Może też fajna sprawa. Rules Meeting MMA Podcast. O, na sam koniec. Super, wisienka na torcie. Wisienka na torcie została nam do umówienia. Widziałem parę odcinków. Ja mam tą przypadłość niestety, że nie oglądam w ogóle polskiej branży MMA. Nie dlatego, że... Wiesz co, kiedyś miałem taką zasadę, sam nagrywałem dużo wywiadów, że zobaczyłem, że często jak oglądam innych, łapię jakieś ich odzywki, zachowania, patenty i stwierdziłem, że nie będę w ogóle tego robił. I przestałem oglądać i już nigdy do tego nie wróciłem tak naprawdę. Okay.
więc rzadko oglądam jakieś inne podcasty, inne wywiady, więc nie mogę, nie jestem jakimś ekspertem, ale wasz projekt wydaje się bardzo ciekawy z jednego zasadniczego punktu, bo dwóch profesjonalistów tam się spotyka i mówią od stron, od której nikt inny w tym kraju tego nie opowie. Zgadzasz się? Tak, trafiliśmy w niszę. Początki były bardzo trudne, demotywujące, powiedzmy, bo praktycznie tam, no, jakby no nawet teraz są takie odcinki, które są oglądane po, nie wiem, 300 osób, 600 osób. Wiem, że dla dużych graczy to śmiech w ogóle, nie? I się zastanawiam, po co w ogóle to robię. Ale powiem tak, sytuacja światowa nas do tego zmusiła, bo byliśmy zamknięci w domach i tak sobie siedzimy z Czarkiem i sobie mówimy, a w sumie mogliśmy coś nagrać, nie, o tym. No i tak jakoś to poszło. Pierwszy rok jakoś to tak dosyć fajnie szło, dosyć regularny byliśmy. Później mieliśmy takie 3 miesiące, nie wiem o co chodziło, że w ogóle nic nie wypuściliśmy. I od tego czasu... Kryzys twórczy. Możliwe, ale może był potrzebny, nie? I od tego czasu staramy się raz w tygodniu, w środę, nieraz w czwartek, wiadomo, to różnie z czasem bywa, bo Czarek też na etacie pracuje, także nieraz ciężko się zgadać. I staramy się wypuszczać jeden odcinek w tygodniu, zazwyczaj w środę, różna godzina, staramy się 15, ale to różnie bywa, to wiesz, to z tym czasem. No i co? I tam jest wiedza ekspercka, tak? Czyli jeżeli ktoś by chciał posłuchać sobie, nie wiem, o jakichś takich pierdołach, no to raczej tam nie uświadczy, nie? Tam raczej uświadczy jakieś konkrety, dużo odpowiadamy na pytania naszych widzów. Wiele tych pytań jest bardzo ciekawych i naprawdę no takich też, kilka miałem takich pytań, że one mi dały do myślenia i też mnie troszeczkę rozwinęły, tak? Takich rozwijających. No i projekt się rozwija, teraz tam powyżej 1000 chyba subskrybentów mamy, także super. No i będą odcinki, które pewnie będą bardziej oglądalne, inne mniej oglądalne. Zapraszamy nieraz gości odcinka, którzy teraz będzie Wachek Petrusian, który będzie mówił o pracy Catmana. Prawdopodobnie ten odcinek będzie podzielony na dwa, bo dosyć obszernie to wyszło. No i tak będziemy sobie działać, tak? Raz w tygodniu. I sprawia nam to radość. To już nawet nie chodzi, że tam tego nie ma tych wyświetleń czy coś, ale sprawia nam to radość. Widzimy, że edukacja za tym idzie, że fani są zadowoleni, że coraz szerzej to idzie i coraz więcej osób z branży na przykład do mnie podchodzi na gali i mówi, fajny odcinek ostatnio nagraliście, nie? Otworzyliście mi oczy na to i na to. Jeżeli wcześniej mówiłeś o tym dokładaniu swojej cegiełki do polskiego MMA, to wydaje mi się, że ten podcast dokłada, bo tam jest darmowa wiedza. Tam po prostu wchodzisz, oglądasz, tych odcinków jest 70 chyba już 5, także no dużo wiedzy, bardzo dużo. Tłumacząc tytuł na polski, Rules Meeting MMA, to zasady spotykają MMA, tak? No Rules Meeting to odprawa sędziowska, nie? Czyli z angielskiego. Zawsze jak mówimy, że robimy odprawę sędziowską, to mówimy, robimy Rules Meeting, nie? No i tak jakoś sobie myślimy. Tak, to jest taki techniczny zwrot w UFC właśnie, tak, na przykład? Rules Meeting to jest odprawa sędziowska, nie? Czyli jak mówię, że chcę zrobić Rules Meeting, idę do zawodnika i z nim robię Rules Meeting, nie? Czyli rozmawiam z nim o zasadach sędziowskich. Zawsze mnie właśnie angielski ciekawi, jak oni stworzą te zwroty, bo to jest teoretycznie tak prosty język, że tam na przykład hamulec, handbrake, co nie? Łączysz te słowa w taki sposób. Natomiast jaki jest w ogóle plan na ten podcast? Wy robicie to na razie, założyłem, przez Skype'a głównie. Jeśli pojawia się gość, to jak technicznie rozwiązujecie? Tak samo. Czyli uczycie się we trzech wtedy, czy we dwóch? Nie. Zawsze robimy, że tylko są dwie osoby. No właśnie. Czyli jeden, ja na przykład teraz nie nagrywam, a Czarek nagrywa z Wahagiem. Mhm. Ja na przykład nagrywałem z Łukaszem Poremskim, czyli z innym sędzią, nie? I tak po prostu dzielimy się. Zawodnicy będą się pojawiać? Nie. Nie będzie żadnych zawodników, prostu... nie będzie żadnych trenerów, bo to znowu stwarza konflikty interesów. Tak, tak. Bo jeżeli zaprosimy trenera z jakiegoś, powiedzmy, prestiżowego klubu ABC Warszawa, no to jeżeli ten trener będzie później na przykład, nie wiem, w narożniku kogoś, to ten rywal może powiedzieć, słuchajcie, wy tu nagraliście mu ten podcast z nim i tu zrobiłeś błąd, zrobiłeś to po to, bo jesteś jego ziomkiem, no i jakaś tu no contest, coś takiego może bym poprosił. Czyli generalnie nie wnikasz w żadne koneksje z klubami, zawodnikami, trenerami, starasz się być niezawisły. Jedyne, co możemy zrobić, to tak na przykład było z Marcinem Ząbkiem, że Marcina zaprosiliśmy, bo byłem zawodnikiem emerytowanym.
i po prostu wiemy, że nie będziemy z nim pracowali, on już nie będzie walczył. Także to jest bezpieczna sytuacja, tak? Ale było kilka pytań, ale odcinamy się totalnie, tak? Możemy z obsługą rozmawiać, z katmenami, z lekarzami, z organizatorami też tak średnio, też się staramy, nie? Bo to też może być różnie, tak? Bo to też staramy się robić tak, że sędziowie to są sędziowie, organizatorzy to są organizatorzy i jakby my, no wiadomo, jakoś tam jest jakaś współpraca, ale nie może być ta współpraca zbyt blisko, musi być daleko. Że my jesteśmy niezawisli, tak? My pracujemy na rzecz zawodników, wiadomo, no, ta wypłata jest od organizacji, ale pewnie w przyszłości to by było tak, że ta organizacja pewnie płaci związkowi, który płaci nam, nie? I tak to pewnie by miało być. No, przynajmniej w Stanach tak to wygląda, że są te komisje stanowe i one płacą sędziom, a nie UFC. Nie? No, ale wiadomo, no, na międzynarodowych galach UFC płaci bezpośrednio do sędziego. Ale też się starają totalnie odizolować od sędziów, ci ludzie organizacyjni. Nie? Jest jakaś komisja, która ocenia twoją pracę? Mamy zawsze, jeśli chodzi o UFC, tak? Pytasz? Ogólnie nawet, wiesz, bo tak się zastanawiam, czy się popełnisz błąd, czy jest jakaś komisja dyscyplinarna, która może ci powiedzieć, gościu, no już nie możesz dłużej sędziować, bo robiłeś straszną gafę i tak dalej. Nie wiem, jak to wygląda w piłce nożnej, ale chyba jest jakiś związek tam. Znaczy, jeśli chodzi o Polskę, to czegoś takiego nie ma. My między sobą dogadujemy i tak dalej. Jeżeli mi się wydarzyła ta sytuacja z właśnie Pudzian Nikola, no to wtedy była taka sytuacja, że na kolejnej gali to już nie dostałem chyba walki wieczoru, tylko zostałem trochę zdjęty w dół. I też jak Pudzian walczył, to pamiętam, że chyba jakoś tam zrobili, żeby nie sędziował jego kolejnej walki. Żeby tak troszeczkę się zdystansować, nie? Myślę, że to było fajne, to było dobre i dla mnie, i dla niego i tak dalej, nie? Ale także to my jesteśmy tą komisją tak naprawdę. My sami to wyważamy. Jeżeli widzimy, że jeden z naszych sędziów ma jakiś gorszy okres, to też możemy go na te mniej takie ważne walki troszeczkę ściągnąć, albo w ogóle niech sobie odpocznie, niech ma tydzień wolny i tak dalej, nie? A jeśli chodzi o UFC, to wygląda tak, że po każdej gali jest spotkanie sędziowskie. Jest taki szef sędziów i on tutaj ma karteczkę i mówi, w tej walce wydarzyło się to i to, wytłumacz czemu tak zrobiłeś, nie? Albo na przykład zapunktowaliście to tak i tak, ty miałeś to tak, ty tak, nie, jednogłośna decyzja. Powiedz, jak ty to widziałeś, powiedz, jak ty to widziałeś, nie? I wtedy wychodzi jakaś dyskusja. Była taka, to pewnie też słyszałeś o tym, taka bez precedensu sytuacja na gali w Abu Dhabi, ostatniej UFC, w tamtym roku, tak, pod koniec, chyba październik to był. Może niestety jednego sędziego wyrzucono w czasie trwania gali, z gali. Nic nie słyszałem. Okay. Czemu? Był to Wiaczesław Kiselow, taki mój dobry znajomy z Rosji. I tam była sytuacja taka, że no, on w jednej walce popełnił dużo błędów. Bardzo dużo. Powinien przerwać walkę, powinien dać na dojście do siebie po kopnięciu w krocze. Wtedy zawodnik steruje czasem, a nie sędzia, a on mu kazał walczyć i tak dalej. I tam dużo błędów się nawinęło w jednej walce. Praktycznie ten zawodnik jeden był praktycznie znokautowany, już nie chciał walczyć, bo widać, on nie chce już walczyć. On to wyciągnął jeszcze dalej i praktycznie ta walka chyba się skończyła na punkt ostatecznie. No i po tej walce go spakowali, wwieźli do hotelu i... Natychmiastowo. I to była sytuacja bez precedensu. A to co, miał gorszy dzień, czy...? Nie wiem. Nigdy nie słyszałem o takiej sytuacji wcześniej. I no, szkoda mi go, bo go bardzo lubię. I to nie jest jakiś zły sędzia, ale niestety ta maniera rosyjska, wschodnia, no wyszła tam, nie? Że praktycznie czekają do końca, nie? Z tym przerwaniem, bo się jakby no, bali się troszeczkę zaryzykować i przerwać to wcześniej. No i wiadomo, no, odezwałem się do niego, powiedziałem, no wiesz, ja tu nie mogę cię wybielić, no zrobiłeś błąd, duże błędy, ale trzymaj się, no i będzie dobrze, nie? Miejmy nadzieję. Łukasz, już na samo zakończenie, bo przyjemnie się gada, ale te nasze ramy czasowe powoli się kończą, jak już się nie skończyły, ale jest jeszcze jeden ważny temat, który dopiero sobie przypomniałem. Wczoraj na gali KSW pierwszy raz mieliśmy w historii VAR w MMA. Miał być. On chyba w końcu nie był wykorzystany, ale już Martin zapowiadał, że to będzie i chyba tego jeszcze żadna organizacja nie stosuje tak naprawdę. Stosuje UFC. Czyli możecie tam sobie iść, tak. Zobaczyć? Nie iść zobaczyć, ale jest sędzia... Jeżeli już jesteś w tej terminologii, sędzia klatkowy, który ma akurat wolne i on siedzi sobie przy takim laptopie, też miałem możliwość robienia tego i tam masz kilka takich przycisków.
masz najpierw wideo z czterech kamer. Jeżeli chcesz na przykład kamerę lewy górny róg, to masz taki przycisk lewy górny róg i sobie klikasz. To w ogóle jest opóźnione o 5-6 sekund względem tego, co się dzieje w klatce. Czyli ja sobie oglądam walkę w klatce, widzę, że coś się dzieje. Patrzysz tu. Już patrzę sobie w monitor, zatrzymuję sobie, przewijam sobie, hop. I na przykład jak ten sędzia w przerwie do mnie przyjdzie i powie, słuchaj, były tam palce w oczy? Ja powiem, tak, były. I wtedy na przykład idzie do zawodnika i zwracam uwagę. Albo na przykład w czasie trwania walki. Było kopnięcie na pograniczu, krocze, a ciało. On robi czas, nie jest pewny, przychodzi do mnie, pyta się, było czy nie było? Ja mówię, nie było. On, to on szybko idzie, gotowy, gotowy, walka. Nie? Musi to szybko wznowić, bo nie było faulu, czyli nie można tego, nie można dać czasu na dojście. Także teraz to można zrobić w każdej chwili. Bo kiedyś było tak, że robimy to tylko po zakończeniu walki. Czyli jak nie jesteś pewny, sytuacja na przykład Albert Ociemkowski, ostatnia gala, czy sędzia nie jest pewny, czy kolano było legalne, czy nie było legalne, to wtedy dopiero idzie, sprawdza i dopiero ogłasza werdykt, nie? A teraz można to zrobić w każdej chwili. Czy może to mieć wpływ taki stricte na werdykt w walce, czy może to być na przykład, została złapany cios, którego sędzia nie wychwycił w trakcie rundy, ale tam poszedł na przykład faul, bardzo ostry faul. I czy to ma później wpływ na przykład? Znaczy, zawodnicy kontynuują drugą rundę, ale sędzia wie, że no, powinien odjąć przynajmniej punkt. Zawsze można odjąć punkt po zakończeniu rundy. Albo na początku kolejnej. Bo to na kartach to nic nie zmienia, bo to jest minus jeden punkt. To, kiedy to zrobisz, to nie ma różnicy, tak? Także można pozwolić akcji... Można się powołać na to. Tak, można pozwolić akcji dociągnąć do końca i kończy się runda, albo zaczyna kolejna i wtedy odejmujesz, tak? Wiadomo, to jest... Jakby to nie jest nigdzie opisane. Co nie jest zabronione, jest dozwolone, tak? Także też możemy w taki sposób zrobić. Wiele razy nawet możemy to zrobić w trakcie akcji, tak? Także ten, bo jeszcze jest jedna ważna kwestia. Jeżeli faulujący dzięki faulowi zdobywa jakąś pozycję z góry albo jest po prostu z góry, to minimalną karą powinno być podniesienie do stójki. Minimalną. A maksymalną podniesienie minus jeden albo minus dwa punkty, tak? Ale jeżeli ten gościu, który jest na dole, fauluje, to dopóki ten z góry jest zdrowy i wszystko jest ok i on może dalej walczyć, to nie mogę go ściągnąć do stójki. On musi tam zostać i musi walczyć z góry. Nie? Po to, żeby nie tracił na tym faulu tego z dołu. No tak. I ja na przykład miałem taką sytuację. Tak przy wiele korzyści trochę. Coś takiego i to jest super. I miałem taką sytuację, że jeden zawodnik się chwycił lin w M1, ten drugi go chciał wyrwać, obalić i nagle go obalił. Ale to było takie chamskie i takie perfidne trzymanie się liny. Nie? I on go obalił, skończył tam w pozycji bocznej. Ja zrobiłem stop, czas, pokazałem tego na dole, minus jeden punkt, fight. Żeby ten z góry nie stracił pozycji. Ktoś powie, podwójna kara. Bo nie dość, że jest z dołu, to jeszcze mam minus jeden punkt. Ja powiem, sprawiedliwość. Tak? Chwycił linę, ten drugi stracił więcej sił, żeby go obalić. I tak by go obalił, ale stracił więcej sił, to dostał teraz korzyść minus jednego punkta. To są trudne sytuacje, to są bardzo ciężkie sytuacje i ten VAR może nam pomóc, tylko też z niego trzeba korzystać mądrze. Nie możemy robić tak, że jestem pewny, że coś się wydarzyło, a i tak chcę VAR. No to jest bez sensu, tak? Jeżeli nie jestem pewny, to wtedy, na przykład sytuacja, ktoś uderza kogoś, a ty nie jesteś pewny, czy to był cios, czy to były palce. Miałem też tak. I jakby wtedy był VAR, to by mi bardzo pomógł. Był cios, a ja myślałem, że są palce. I spojrzałem w oko zawodnika i widzę taką lekkie takie rozcięcie tutaj na tym białku. I mówię, no to palce były na pewno. I to mnie jeszcze uświadomiło bardziej, że były palce. Po gali oglądam walkę. Czas. Byłem tak zły i to jeszcze UFC było. Ale na szczęście no jakoś to tam nie przekreśliło tej perspektywy dalszej współpracy. No całe szczęście. Drodzy widzowie, to musimy kończyć już ten program. Mam nadzieję, że Łukasz wyczerpał waszą ciekawość. Tutaj mam jeszcze drobny upominek na sam koniec dla wszystkich gości, taką do wyboru, proszę, kolor wyboru. Piaskowy, wyboru. Kolor zielony, produkcji Maja MMA, czapeczki, także to już możesz sobie śmiało po programie wybrać. Okej, super, to może tak zrobimy, żeby było widać. I co, drodzy widzowie, czekajcie na kolejne odcinki, mam nadzieję, że ten wam się podobał. Czas upłynął naprawdę bardzo szybko dzisiaj. Dziękuję ci serdecznie za wzięcie udziału w tym projekcie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia. Siemanko.